Planszę, tak naprawdę to jest cała moja prezentacja, ponieważ dzisiaj będziemy w zasadzie pracować na żywo, czyli będziemy oczywiście działać, bo gdybyśmy mieli siedzieć tutaj i słuchać tylko, to mogłoby nam się znudzić, a tak będziemy działać, więc czas nam na pewno szybko wleci. Animacje w Scratchu. Jak zacząć? Ja myślę, że zanim zaczniemy tworzyć jakiekolwiek animacje w Scratchu, to warto z dzieciakami porozmawiać o tym, czym przełączę się szybciutko na pulpit mojego komputera, ponieważ chciałabym pokazać Wam kilka rzeczy. Szybciutko to czynię i zaraz będziecie mogli zobaczyć mój ekran. O, właśnie, teraz już powinniście go widzieć. Jeżeli nie będzie on widoczny, to za chwilę poproszę o feedback. Ale mam nadzieję, że widzicie mój ekran. Kochani, zanim zaczniemy w ogóle pracę z dzieciakami, jeżeli chodzi o animację, to tak jak już powiedziałam, warto wprowadzić ich w ten świat. Oni na co dzień oglądają te animacje. Są to kreskówki różnego rodzaju. W sieci też oglądają całą masę animacji, ale zanim zaczną je tworzyć, muszą wiedzieć, jak one powstają. Na początek chciałabym pokazać Wam film, który został wydany przez Khan Academy Polska. Właściwie przez Khan Academy Polska został przetłumaczony w kooperacji z Pixarem. Znacie Pixar, kojarzycie? Jest to firma, która tworzy duże produkcje Walta Disneya. I oni stworzyli taki film właśnie, który w połączeniu z Khan Academy wprowadza w świat programowania i właśnie tworzenia animacji. Chciałabym, żebyśmy teraz go sobie obejrzeli. Ja oczywiście wrzucę tutaj link. Gdyby nie działał, nie odtwarzał się ten film, który ja mam na ekranie, to będzie można go sobie kliknąć i zobaczyć bezpośrednio na komputerze, ale warto też ten link sobie zapisać, żeby potem sobie po prostu go też odtworzyć. On jest w języku polskim. Zobaczmy.
No właśnie, zapewne będzie tak, że uczniowie też nie do końca wszystko będą rozumieli, ale sam fakt, że zobaczą, jak taka animacja jest tworzona, jest to dosyć ciekawe doświadczenie. Ta przygoda z piłką trochę mi tutaj przypomina. Już momencik, przełączę się z powrotem na widok. O właśnie. Ta animacja z piłką troszeczkę przypomina mi taką zabawę, którą kiedyś robiliśmy sami w szkole podczas trochę nudnych lekcji i wykorzystywaliśmy róg zeszytu, gdzie w tym zeszycie rysowaliśmy spadającą piłkę. Nie wiem, czy kojarzycie, ale tak właśnie ja przynajmniej robiłam czasem na nudnych lekcjach i tak powstawała animacja. Ja teraz troszeczkę mało płynnie tutaj przewracam te kartki, ale gdybym je tak dosyć szybko przewinęła, to jak widzicie, ta piłka się porusza. Dlaczego się porusza? Ponieważ na każdej klatce ona jest w innym miejscu. To zrobiliśmy na papierze, żeby zrobić z tego animację komputerową, musiałabym umieścić system takich obrazów, w których ta piłka za każdym razem będzie w innym miejscu. I dzisiaj też taką animację właśnie z tą piłką podawaną przez dzieci grające w piłkę, oczywiście spróbujemy sobie zrobić w Scratchu. Mam jeszcze jeden film, który chciałabym Wam jeszcze wrzucić. Proszę sekundkę mi dać, ja sobie tylko go tutaj wygoogluję. Hop. O właśnie, jest to jeszcze jeden film, właśnie pokazujący, jak ta animacja klatka po klatce jest tworzona, jak ona wygląda. Obejrzyjmy. Wrzucam Pixar w Wam również pudełku. tutaj link. Zanim zajmiemy się funkcją sklejaną, pokażę Wam dział animacji w Pixarze. Ciągle pracujemy nad filmami, ale plan zdjęciowy nie istnieje. Pracujemy przy komputerze. To nie musi być nudne. Ponieważ ta praca wymaga kreatywności, staramy się, żeby Pixar kreatywności sprzyjał. Dział animacji składa się z kilku części, z różnych gabinetów. Każda część ma inny styl. Tu jest dżungla. Liany, liście, zamek. Sam pokój przypomina wrak samolotu. To jest miejsce spotkań animatorów. Mamy nawet stanowisko do grania na żywo. W wolnym czasie jestem DJ-em, więc w swoim gabinecie umieściłem płyty winylowe i adapter. Najpierw pokażę kilka metod używanych w animacji ręcznej, a potem przetworzymy to komputerowo. Animujemy piłkę metodą rysowania progresywnego. Zacznę od pierwszej klatki. Biorę drugą kartkę. Dzięki kołkom jest równo. Rysuję drugą klatkę. Teraz klatka trzecia i czwarta. Jak widzicie, rysuję klatki po jednej w kolejności. Gdy skończę, skanuję rysunki i będzie można je odtworzyć. Rysowanie progresywne w komputerze działa tak samo. Wypróbujcie to w ćwiczeniu interaktywnym. Przeciągnijcie piłkę tam, gdzie ma być na początku animacji, przejdźcie do kolejnej klatki i przesuńcie piłkę. Dobra, ja tutaj już zatrzymam ten film, ponieważ tutaj jest instrukcja do wykonania ćwiczenia interaktywnego na stronie Khan Academy. Khan Academy Polska oferuje szereg różnych lekcji, gdzie możemy się nauczyć zarówno matematyki, biologii, jak i właśnie programowania. I ten film właśnie też pochodzi z takiej lekcji. Jak wpiszemy w Google animacje Khan Academy, to wtedy będzie można znaleźć te lekcje i kto byłby zainteresowany, oczywiście mógłby taką lekcję sobie, że tak powiem, przerobić. Na Khan Academy można się zarejestrować, jest to konto bezpłatne i tam odbyć kilka dosyć ciekawych lekcji. Podpowiem, że można się też bardzo ciekawie nauczyć właśnie matematyki, co wiem, że polscy uczniowie czynią z dużą chęcią. No właśnie, to zostańmy przy tej piłce i wykorzystajmy już tę wiedzę, którą mamy. Czyli tak, chcemy zanimować piłkę. Chcemy, żeby ona
leciała w jakimś określonym kierunku, z góry na dół i znowu do góry i tak dalej. Oczywiście w Scratchu możemy wykorzystać gotowy bloczek, który powie tej piłce idź do tej pozycji, a potem idź do tej pozycji, bądź leć przez pewną ileś tam sekund do jednej lub drugiej pozycji, ale nam chodzi tutaj o to, żeby pokazać dzieciakom, jak tworzona jest animacja. No więc spróbujemy sobie to zrobić. Pokażę Wam prosty przykład takiej animacji, a potem ją sobie sami wykonamy. Przełączę się w tym celu jeszcze raz na mój pulpit i gdybyście mogli wejść sobie teraz do Scratcha, na stronę scratch.mit.edu i możecie się oczywiście zalogować na swoim koncie. Witam Zyta, cześć, fajnie, że jesteś. Dobra. I ja teraz przejdę na stronę, a nie tu, nie tu, nie tu, o właśnie tutaj. Mam tutaj projekt, który spróbujemy sobie zrobić. On jest bardzo prosty. Zobaczcie, na czym on polega. Powiększę sobie ten ekran. Uruchamiam zieloną flagę. Hop, zobaczcie. W zasadzie porusza nam się tylko piłka, prawda? Mamy dwóch piłkarzy i piłeczka nam się odbija od jednej nogi do drugiej. To bardzo prosty projekt, który chciałabym, żebyśmy teraz sobie zrobili. Jeżeli możecie otworzyć oczywiście sobie nowy projekt, wchodzimy na stronę scratchmit.edu i z górnego panelu wybieramy opcję stwórz. Dobra. Mamy już nowy projekt. Od razu nazwijmy sobie ten projekt, żeby mieć porządek w tych projektach, aby je nazywały od razu, zanim przystąpimy do pracy, albo gdzieś tam w trakcie, ale one zazwyczaj wiedzą jaki tytuł będzie miał ten projekt, więc my sobie tutaj nazwiemy go animacja piłki. Animacja piłki. No właśnie, kochani, powiedzcie, kto będzie z nami pracował na komputerze, kto będzie tworzył taką animację. Jeżeli jesteście gotowi, możecie dać znak. Ja będę starała się dosyć powoli tutaj to, że tak powiem, tłumaczyć, tak żeby każdy nadążał i mógł sobie ten projekt wykonać razem z nami. Słuchajcie, na początek potrzebujemy jakiegoś tła. Niech to będzie właśnie może jakieś boisko, jakaś trawa, jakieś miejsce, gdzie nasz kot będzie mógł grać w piłkę. Tak więc wybieramy sobie scenę. Po lewej stronie na dole mamy opcję zmiany sceny i pod sceną mamy taki przycisk nowe tło. Nowe tło możemy wybrać z biblioteki, możemy je sobie narysować, bądź możemy załadować je z pliku, który mamy na swoim komputerze, a także możemy wybrać nowe tło z kamery, czyli zrobić zdjęcie otoczenia, w którym się znajdujemy. Wybierzemy sobie dzisiaj tło z biblioteki, tak więc klikamy pierwszą ikonkę po lewej stronie i jak widzicie, tych teł mamy dosyć dużo. Poszukajmy takiego tła, które będzie pasowało do naszego, muszę sobie tutaj to schować, będzie pasowało do naszego projektu, a mianowicie to będzie jakaś trawa. O, mamy nawet boisko gry w piłkę, hop, zaznaczam to boisko i klikam OK i po chwili mam już moje boisko. Dobra, mam teraz tak, mam kota, muszę dodać jeszcze jednego kota, no bo tutaj wiadomo, że
Potrzebujemy dwóch duszków, dwóch kotów, które będą odbą i mogę w tym celu zduplikować mojego kota. No, mam dwa koty, z tym, że jeden z tych kotów jest odwrócony w drugą stronę. Tak więc muszę sprawić, że ten drugi kot odwróci się. Może nazwijmy sobie te koty. Ten będzie Jasiek, a ten będzie się nazywał Stasiek. O, właśnie. Tak? Przypomnę, jak nazwać te koty, jak zmienić nazwy. Jak mamy zaznaczonego duszka, to w górnym lewym rogu jest taka, pojawia się taka literka I. Jak ją klikniemy, to rozwija się takie małe menu i tutaj możemy zmienić imię naszego duszka. I tak też uczyniłam. Właśnie mamy pierwszego kota, który nazywa się Jasiek, a drugi to Stasiek. No i teraz. Jasiek jakby jest odwrócony w dobrą stronę, natomiast Stasiek stoi tyłem do Jaśka i musimy sprawić, żeby on się odwrócił. Możemy to uczynić przy pomocy bloczka. I teraz, czy ktoś może ma pomysł, którym bloczkiem moglibyśmy ustawić, zmienić kierunek naszego kota? Dodam, że ten bloczek jest z niebieskimi bloczkami, czyli w szufladzie ruchu. Mamy jakieś pomysły? No to ja Wam podpowiem. Słuchajcie, ten bloczek to ustaw kierunek na. Teraz zobaczcie, jak mam bloczek ustaw kierunek na i tutaj mamy liczbę 90. Kiedy klikniemy na taki dzióbek przy tej liczbie, rozwija nam się kolejne menu i tutaj mamy te kierunki określone przy pomocy liczb. Nie musimy ich pamiętać. Nie musimy pamiętać, że 90 to prawo, minus 90 to lewo, 0 to góra, 180 dół. Wystarczy, że to rozwiniemy i po prostu przeczytamy, jaki to, który kierunek będzie właściwy. Tak więc, jak się domyślacie, zapewne potrzebujemy tutaj tego kierunku minus 90. Kliknę sobie, ale właśnie, co nam się wydarzyło? Kot odwrócił nam się do góry nogami. Pewnie tak nie mógłby zagrać, ponieważ ciężko grać stojąc na głowie bądź na rękach. Tak więc musimy w tym momencie wrócić na chwilę do Staśka i do tego znaczka I, który musimy kliknąć. I teraz zobaczcie, kot ma zaznaczony tu styl obrotu dookoła własnej osi. Jeżeli ja mu zaznaczę ten obrót prawo-lewo, czyli tą strzałkę, te strzałki skierowane właśnie w prawo-lewo, to kot będzie się odwracał w takim właśnie kierunku. Czyli musimy zaznaczyć styl obrotu prawo-lewo i wtedy potrzebujemy takiego bloczka, który ustawi nam kota w momencie gry we właściwym ułożeniu. No dobra, to mamy już dwóch piłkarzy. Oczywiście możemy sobie tych piłkarzy jakoś zmodyfikować, ale to nie jest jakby dzisiaj przedmiotem naszego działania. Dla ciekawskich i dla dociekliwych dodam tylko, że można to zmienić w kostiumach i tutaj można na przykład dorysować buty piłkarskie bądź skarpetki tym kotom, ale teraz nie będziemy się tym zajmować, bo my chcemy dzisiaj wprawić w ruch naszą piłkę. No więc tak, teraz będziemy potrzebować jeszcze jednego duszka, czyli piłki, która będzie odbijała się od nogi Jaśka i Staśka i będzie wędrowała sobie między właśnie tymi nogami. Tak więc musimy tutaj dodać nowego duszka. Ducha dodamy sobie z biblioteki. Tak więc w tym celu wybieramy te opcje, nowy duszek biblioteki i szukamy piłki. Tak widzicie, na pierwszy rzut oka mamy piękną piłkę futbolową, więc sobie ją tutaj zaznaczamy. OK. I wrzucamy do projektu. No dobra. Mamy piłkę. No i teraz zobaczcie.
Ta piłka jest troszeczkę za duża, więc ja ją trochę mogę zmniejszyć, żeby tutaj w górnym pasku, takim szarym, mamy kilka narzędzi. Po najechaniu myszką na każde narzędzie pojawia nam się podpowiedź, co oznacza dane narzędzie. Pierwsze narzędzie od lewej strony to funkcja duplikuj, czyli gdybym chciała mieć dwie piłki, to wystarczy, że wybrałabym ten stempel, tę pieczątkę i kliknęła na piłkę i wtedy będę miała dwie piłki, ale ja ich nie potrzebuję. Drugie narzędzie to nożyczki służące do usuwania. Trzecie narzędzie to opcja zwiększ przedmiot, ale oczywiście my nie chcemy zwiększać naszej piłki, tylko zmniejszać, więc wybiorę to czwarte narzędzie. I teraz popatrzcie, jak ja kliknęłam na to narzędzie i najadę na piłkę, to muszę na nią klikać kilkakrotnie, żeby ona się zmniejszyła. Ale teraz zobaczcie, co się zadzieje, kiedy ja wyjadę tym kursorem poza piłkę. To kursor wraca z powrotem do postaci strzałki i gdybym chciała jeszcze bardziej zmniejszyć tę piłkę, to musiałabym ponownie wybrać to narzędzie, kliknąć, najechać na piłkę i znowu ją pomniejszać. W momencie, kiedy zjadę kursorem z tej piłki, zamienia on się z tego narzędzia z powrotem na strzałkę i teraz już mogę sobie tę piłkę przenieść. No i teraz zobaczcie. Chciałabym, żeby ta piłka w ten sposób, takim lobem przelatywała, hop, od jednej nogi do drugiej. Oczywiście mogę to robić trzymając ją kursorem, ale nie o to chodzi w programach komputerowych, żeby robić coś za program, tylko żeby program zrobił to, czego my właśnie chcemy. No więc jak to uczynić? Jak się domyślacie, będziemy tutaj operować duszkiem, piłką i będziemy ją wprawiać w ruch. Tak jak widzieliście na filmie, wykorzystamy taką funkcję jakby poklatkową, czyli będziemy sobie tę piłkę w każdej klatce przesuwać w kolejne miejsce. I teraz tak. Na początek moglibyśmy sobie spróbować na przykład ustalić miejsce takie wyjściowe. Chciałabym, żeby to Stasiek zaczął kopać tę piłkę, więc kiedy nacisnę tutaj zieloną flagę, to piłka powinna znaleźć się tutaj przy nodze Staśka. No i teraz, jak to uczynić? Oczywiście, kiedy klikniemy zieloną flagę, to nasza piłka musi iść do określonej pozycji. W szufladzie z bloczkami ruchu, z niebieskimi bloczkami, znajduje się taki bloczek, który mówi: idź piłko tam, gdzie ja chcę. I teraz wcale nie musimy dzieciakom od samego początku tłumaczyć, że ta plansza to tak naprawdę układ współrzędnych i potrzebujemy wiedzieć, gdzie są te wartości ujemne, y, x i tak dalej. Wystarczy, że im powiemy, że w momencie, kiedy przesuniemy piłkę, ten bloczek zmienia wartość. Ja bardzo często proszę dzieciaki, aby obserwowały ten bloczek, a ja tę piłkę przesuwam. Zobaczcie, przesunęłam piłkę w inne miejsce i tutaj zmieniły się wartości. Ja mówię, że to są te współrzędne i kiedy wcześniej na przykład pracuję z dzieciakami, wykorzystując współrzędne, na przykład przy zakodowanych obrazkach, kiedy mówię A4, B6, to właśnie w tym miejscu, gdzie jest B6, B i 6 przecina się, to tam właśnie mam położyć na przykład kolor czerwony, A5 zielony, to przypominam, odwołuję się do tej wiedzy i przypominam im, że właśnie to jest na podobnej zasadzie, że x, jeżeli ma wartość 78, a y minus 6, to jest to miejsce właśnie, w którym ta piłka się powinna znaleźć. Ja chciałabym, żeby ta piłka była przy nodze Staśka, więc ja ją tutaj umieszczę. Hop. I teraz pokazuję dzieciakom, że ta wartość już tutaj jest, już ten bloczek przyjął tę wartość piłki, czyli miejsca, w którym ona się znajduje. Jak ją troszeczkę jeszcze przesunę,
to ona tutaj będzie się znajdowała. Zróbmy tak, żeby to było wyglądało realistycznie, że Stasiek dotyka tę piłkę i kopie ją do Jaśka. No i teraz wystarczy, że ten bloczek sobie wyciągniemy, op, i dokleimy do flagi zielonej i powiemy tej piłce: słuchaj piłko, kiedy kliknę zieloną flagę, to ty idź tam właśnie, gdzie ja ci kazałam. Możemy to sprawdzić w ten sposób, że przestawimy sobie piłkę w inną stronę i klikniemy zieloną flagę. Zobaczcie, ona automatycznie leci do Staśka. Hop, i zielona flaga jest, prawda? Dobra, jeszcze raz próbuję. Zielona flaga wraca. Dobra. OK, to już mamy pozycję początkową tej piłki. No to teraz zajmijmy się animacją, czyli przesuwaniem tej piłki do w kolejne miejsce. W tym celu musimy się przenieść do zakładki kostiumy. Do zakładki kostiumy. I teraz popatrzcie. Mam tutaj piłkę, która będzie się przesuwała co klatkę będzie się przesuwała w inne miejsce. I teraz tak. Moja piłka znajduje się teraz po środku mojego rysunku. Jeżeli ja ją przesunę, to zobaczcie, ona zniknęła mi ze sceny. Muszę ją teraz z powrotem sobie tutaj przywołać, więc muszę teraz zrobić coś w tym stylu, żeby ją przywołać do środka. Wykorzystałam ten ustaw środek, czekajcie, tutaj nie widzę, bo mi się to schowało, ustaw środek tego przedmiotu właśnie w tym punkcie. No i teraz, jeszcze raz, uciekła, no właśnie, dobra, mam środek tej piłki. No i teraz popatrzcie, będę duplikowała teraz kostiumy i w każdym kolejnym kostiumie będę tę piłkę przesuwała. I teraz muszę tylko tego pilnować, żeby ta piłka przyjęła taki, można powiedzieć, realistyczny ruch, prawda? Zobaczcie, w każdym następnym następnej klatce powinnam ją jakoś tak realistycznie przesuwać, o, tak, żeby w końcu trafiła do nogi Jaśka. Op, duplikuj. Op, o, trochę za nisko. Chyba muszę ją trochę bardziej tutaj. O, spróbuję tu. Dobra, przesunę już tutaj Jaśka teraz. Dobra, niech on stoi sobie tutaj. OK, wrócę do piłki. I teraz popatrzcie. Zacznę od samego początku, od tych moich pierwszych klatek. Hop, popatrzcie. Pierwsza piłka, pierwsza klatka, druga klatka, trzecia klatka, piłka leci, czwarta klatka, piąta, szósta. No, lecimy dalej. Siódma, ósma, dziewiąta. I wraca, prawda? To znaczy wraca. Nie wraca, tylko dotknęła Jaśka i teraz Jasiek powinien ją z powrotem kopnąć do Staśka. Więc teraz mogłabym duplikować kolejne piłki, które jakby w odwrotnej kolejności. Więc teraz popatrzcie. Klikam na tę piłkę i duplikuję ją. I ona idzie tutaj na sam koniec. Miałam ósmą zduplikowaną, to teraz siódmą zduplikuję. Hop, hop, dobra. Teraz szóstą zduplikuję. Teraz zduplikuję piątą. Hop. I teraz zduplikuję. Ojoj. Chwila, zduplikuję. No, nie chce mi się. Zaznaczyć. Piątą miałam, teraz czwartą duplikuję. Czwartą, teraz powinnam mieć trzecią. Hop.
I teraz drugą, hop. I pierwszą, hop. Dobra. No to sprawdźmy teraz, jak mogłabym wprawić w ruch tę piłkę. Oczywiście mogłabym przełączać te kostiumy. Zobaczcie, jak ja je będę przełączała, to ta piłka będzie się tutaj poruszała, ale tak jak mówiłam, chodzi nam o to, żeby to się odbywało automatycznie. No więc idę sobie do skryptów. I teraz muszę tą piłkę, zawsze mówię do dzieciaków, że uczymy duszka coś robić, więc idę do skryptu i w tych skryptach muszę nauczyć tę piłkę, żeby ona przechodziła z jednego kostiumu na drugi. Odwołuję się do tego, że tutaj przypominam dzieciaków, że to, co tutaj robiliśmy, to były kolejne jakby kartki, na których ta piłka się poruszała. Więc teraz przypominam im te historie z karteczkami, na których rysowałam. Czyli co się odbywało? Każda kolejna kartka musiała się przewinąć, pojawić. I tutaj mamy taką funkcję, w której mamy kostiumy w wyglądzie, w szufladzie fioletowej, w szufladzie nazwanej wygląd, mamy bloczki dotyczące kostiumów. No i teraz popatrzcie. Mamy na początek, możemy na początek powiedzieć tej piłce, żeby ustawiła na samym początku sobie pierwszy kostium. Tak? No i teraz spróbujmy to zrobić. Ok, dobra. Ale potem chciałabym, żeby ta piłka wędrowała od nogi Staśka do nogi Jaśka. I w tym celu możemy powiedzieć, żeby wykorzystać następny kostium, prawda? Czyli tak, mogłabym zrobić taką serię bloczków, następny kostium, następny kostium, następny kostium, i w tym momencie te kostiumy by się, że tak powiem, przewijały. Ale możemy to uprościć i wykorzystać bloczek powtórz albo zawsze następny kostium, czyli będzie się to powtarzało jedno po drugim, tylko właśnie, czy to zadziała? Spróbujmy. Doczepimy sobie bloczek zawsze, w tym bloczku mamy zawarty bloczek następny kostium, no i sprawdźmy, czy coś się dzieje. Jest. Całkiem fajnie nam to wychodzi. I te kostiumy dosyć fajnie się między sobą, one się przede wszystkim zmieniają. Zobaczcie, o, możemy tutaj wejść w zakładkę kostiumy i zobaczyć, jak one przebiegają jeden po drugim. Być może to było trochę skomplikowane, jeżeli chodzi o rysowanie, o to przestawianie. Ale taki zabieg jest dosyć fajny i dzieciaki po wykonaniu takiej animacji myślę, że dosyć szybko im to pójdzie, będą widziały właśnie ten system zmiany tych kostiumów i przewijania się tej piłki na tej scenie, tak żeby ona była odbijana. No dobra, spróbuję zatrzymać. OK. Mamy piłkę w tym miejscu. Kiedy kliknę zieloną flagę, znowu od Staśka jest kopnięta do Jaśka i Stasiek z Jaśkiem grają piłkę. Odbijają sobie. Hop, hop, hop. Można by było trochę to zwolnić. Czasem jest tak, że kiedy użyjemy takiego bloczka zawsze, nazywamy go krokodylem, ponieważ on połyka inne bloczki i rozszerza swoją paszczę. Możemy tutaj na przykład trochę to zwolnić i wykorzystać bloczek poczekaj, z tym, że jedna sekunda to byłoby chyba dosyć dużo, za dużo i widzicie, teraz mamy w zwolnionym tempie, o, ta piłka leci, prawda? To bardzo wolno. Można by było tutaj na przykład zmniejszyć tę wartość jednej sekundy i nie wiem, na przykład na 0,
0,5, to mamy w tym momencie pół sekundy. Pamiętajcie, że tutaj nie ma przecinków, tylko są kropki. Bierzmy. Nie, no też jest za wolno. Dobra, a spróbujmy na przykład 0,2. Nie, w sumie chyba kiedy nie było nawet tego bloczka czekaj, było całkiem fajnie i ta piłka tutaj przemieszczała się w dosyć dobrym tempie. A jeszcze gdybyśmy spróbowali 0,1, nie daję za wygraną. 0,1, hop. O, już jest lepiej, dobra. Teraz takie luźne kopnięcia. 0,1 jest całkiem w porządku. No i jeszcze raz możemy pokazać, teraz w wolniejszym tempie te kostiumy są zmieniane. No dobra, to jak już wiemy, o co chodzi w tej animacji, w animowaniu takiej piłki, to chciałabym Wam pokazać jeszcze inny pomysł na wykonanie animacji w Scratchu, ale takiej poprzedzonej działaniami, w sumie mocno nawet wpisującymi się w naszą obecną pogodę. Mamy wiosnę, wiosną wszystko rośnie, siejemy różne rośliny w doniczkach i obserwujemy je często, jak rosną. Ostatnio przeprowadziłam taką fajną zabawę, właściwie nie zabawę, nawet lekcję, można powiedzieć, z moimi drugoklasistami. Sialiśmy różne rośliny i ustawialiśmy je też w różnych warunkach. Jedne sialiśmy na wacie, inne sialiśmy na ziemi, jedne przykrywaliśmy dość grubą warstwą ziemi, inne cieńszą. Czosnek na przykład wsadzaliśmy, ząbki wsadzaliśmy tym kiełkiem do dołu bądź kiełkiem do góry i obserwowaliśmy, co rośnie szybciej. Ale zanim ta lekcja nastąpiła, to najpierw wykorzystałam taki pomysł na pokazanie, czym są algorytmy w życiu codziennym i wykorzystałam taki pomysł lekcji, który znajduje się na stronie code.org. Pewnie znacie tę stronę i zapewne już ją eksplorowaliście ze swoimi uczniami. Jak wiecie, ona po części jest przetłumaczona na język polski, ale jest tam też trochę materiału w języku angielskim, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać te materiały, bo w zasadzie są też proste jakby do odczytania. Pokażę Wam, o co chodzi mi konkretnie. Wrzucę tylko za chwilę link tutaj do tej strony. No więc kiedy wejdziemy sobie na stronę code.org, ja już jestem tutaj zalogowana jako nauczyciel, ale również bez logowania mamy dostęp do tych materiałów. Wchodzimy w zakładkę katalog kursów. W katalogu kursów widzimy kursy, które sami realizujemy i których na przykład certyfikaty możemy wydrukować. I mamy tutaj kursy od 1 do 4, przyspieszony kurs podstaw informatyki. I ostatnią taką jakby część tych kursów stanowią lekcje niewymagające dostępu do komputerów. I tutaj właśnie w tej lekcji możemy znaleźć to, o czym mówię, czyli algorytmy w życiu codziennym, czyli sianie, wysiewanie roślin. Nie przestraszcie się tym, że jest to materiał w języku angielskim, bo za chwilę Wam pokażę, że jest to, mówię, całkiem prosta rzecz do odczytania. I jak zjedziemy sobie niżej troszeczkę, musimy się zatrzymać na takim temacie Real Life Algorithms Plant a Seed, czyli algorytmy w życiu codziennym wysiewamy rośliny. No i teraz, tutaj mamy filmik YouTube, który pokazuje, czym są algorytmy w życiu codziennym i warto go sobie obejrzeć, mimo że też jest w języku angielskim, ale pokażę, jak można włączyć napisy. Trochę mi dzisiaj spowolnił teraz internet, ale mam nadzieję, że za chwilę się, o właśnie, za chwilę się uruchomi.
zatrzymam na chwilę ten film, bo pokazać, jak włączyć sobie napisy w języku polskim. Każdy film na YouTube ma możliwość włączenia napisów. Najczęściej automatycznie włączają się napisy w tym języku, w którym ten film został nagrany. Więc tutaj w momencie, kiedy włączę te napisy, to te napisy, zobaczcie, są w języku angielskim. Czasem filmy, zwłaszcza te na Code.org, są tłumaczone na język polski. I można to sprawdzić klikając, zobaczcie, jeszcze raz pokażę, kiedy wybierzemy sobie opcję włączone napisy, obok jest takie koło zębate i jak na to koło zębate to pojawia nam się menu i wtedy mamy tutaj opcję wyboru napisów. I teraz zobaczcie, kiedy klikniemy na te napisy, pojawiają nam się te języki, na które został ten film przetłumaczony. Nie mamy tutaj języka polskiego, ale na samym dole jest taka opcja przetłumacz automatycznie. No i teraz możemy sobie wybrać język, na który ma nam tutaj jakby ten mechanizm tłumaczenia przetłumaczyć na nasz język. Jednakże działa to trochę jak Google Translator, właściwie to wykorzystuje te mechanizmy tłumaczenia. Czyli jest to takie tłumaczenie, wiecie, niedoskonałe, trochę mało gramatyczne, ale w momencie, kiedy no, praktycznie w ogóle nie znamy języka, jest to bardzo duża pomoc. No i teraz z listy tutaj tych języków wybieramy sobie język polski. Hop. I teraz automatycznie napisy angielskie będą przetłumaczone na język polski. No i sprawdźmy teraz, jak to będzie wyglądało. Wrzucę Wam tutaj tylko link do tego filmu, żeby można było go sobie odtworzyć, jeżeli będzie słabo się odtwarzał na moim ekranie. Hop. Dobra. Obejrzyjmy. No właśnie. Ten krótki filmik pokazuje nam, czym są algorytmy w życiu codziennym. To znaczy, inaczej, zamiast algorytmów możemy używać określenia instrukcje wykonania jakiejś czynności. Tutaj mieliśmy instrukcję wykonania czynności siania rośliny, wysiewania rośliny. Możemy oczywiście tworzyć z dzieciakami różne inne instrukcje, typu na przykład, nie wiem, instrukcja mycia zębów, instrukcja wykonania jakiejś zabawki z papieru i tak dalej.
Dzieciaki mogą same tworzyć takie instrukcje, czy na przykład już słynna instrukcja tworzenia kanapek, którą zapewne też znacie ze szkoleń. No dobra, wróćmy sobie teraz do code.org, do naszych kursów, do lekcji niewymagających komputera, bo chciałabym pokazać tę kartę, którą możecie pobrać, aby te lekcje przeprowadzić. O, jesteśmy tutaj właśnie. Real Life Algorithms Plant a Seed. Czyli żeby dostać taką kartę do wydrukowania, którą widzieliście na filmie, musimy wybrać tutaj opcję Lesson Plan. No, czekamy chwilkę, aż nam się tutaj załaduje. Coś mi tutaj dzisiaj w internet chodzi, może pozamykam niektóre zakładki. Nie, tutaj mogę zamknąć, bo to już mieliśmy, to już też mieliśmy, żeby nam to nie spowalniało. O, właśnie, jesteśmy. Dobra. Po przejściu do kolejnej zakładki, czyli Lesson Plan, po prawej stronie macie takie miejsce Preparation, czyli przygotowania. Co potrzebujemy, żeby przygotować taką lekcję? No, warto obejrzeć sobie ten filmik, żeby samemu wiedzieć, jak wprowadzić dzieciaki. Trzeba im po prostu powiedzieć, że maszyny też tak działają, że wykonują po prostu instrukcje. Żeby one wykonały instrukcje prawidłowo, ona musi być poprawnie sformułowana, skonstruowana, musi być w odpowiedniej kolejności, muszą być ułożone te czynności w odpowiedniej kolejności, musi być przede wszystkim też precyzyjna. No i wprowadzamy sobie dzieciaki do takiej lekcji, podczas której będziemy siać rośliny. No i pytamy oczywiście dzieciaki, czego potrzebuje roślina do życia, co będziemy potrzebowali do wykonania tego zadania. No i możemy im tutaj zaproponować taką kartę, która jest pod tym linkiem Real Life Algorithms Plant a Seed Worksheet. Po kliknięciu przechodzimy do karty PDF, którą możemy sobie wydrukować, pobrać i wydrukować. I nie przestraszcie się oczywiście też, że jest to w języku angielskim, ponieważ obrazki jakby pokazują nam, co trzeba robić. Natomiast dzieciakom to naprawdę nie przeszkadza, że tutaj są napisy w języku angielskim. Mało tego, może to być na przykład okazja do tego, żeby dzieciaki napisały po polsku, stworzyły takie podpisy do tych obrazków i ja też tak uczyniłam z moimi dzieciakami, czyli dzieciaki dostały taką kartę i najpierw wyeliminowaliśmy te czynności, które nie będą zawarte w tym algorytmie siania rośliny. Czyli oczywiście wyrzuciliśmy sobie słonia, wyrzuciliśmy sobie obrazek, na którym nakładamy klej na nasionko, bo wcale nie musimy tego nasionka do niczego przyklejać. No i wyeliminowaliśmy sobie tutaj obrazek, na którym widzimy, że podlewamy naszą roślinkę jakimś słodkim napojem, tak? Więc zostało nam 2, 4, 6 obrazków, które dzieciaki wycięły, a następnie ułożyły w odpowiedniej kolejności. Ponumerowały, ułożyły, a dodatkowym ćwiczeniem językowym jeszcze było to, że one sobie układały w języku polskim instrukcje i pisały po kolei, co będziemy robić podczas siania tej rośliny. No i oczywiście, jak się domyślacie, każdy uczeń dostał swoją małą doniczkę, każdy uczeń dostał rośliny i według tej instrukcji, którą stworzył, musiał tę roślinę posiać. I to był taki dosyć fajny wstęp do tego, żeby zrobić mały projekt w Scratchu, w którym właśnie jest pokazany może nie tyle przebieg samego siania, ile wzrostu tej rośliny. Więc po całym jakby cyklu tych przygotowań postanowiliśmy, oczywiście obserwowaliśmy te rośliny i czasem codziennie, czasem co drugi, co trzeci dzień robiliśmy też zdjęcia tym roślinom. Potem je sobie oglądaliśmy i porównywaliśmy, jak te rośliny
wyglądały pierwszego dnia, kiedy je sialiśmy, a jak wyglądały po tygodniu czy dwóch. No i oczywiście, tak jak już mówiłam, była to fajna okazja do tego, żeby stworzyć sobie projekt w Scratchu, który pokazywał, jak rośnie roślina. I chciałabym tylko teraz Wam pokazać, o właśnie, pokazać ten projekt. Wzrost kwiatka. I taki projekt nam tutaj, o zobaczcie, po kliknięciu zieloną flagę, popatrzcie, mamy tak nasionko, które wpada do ziemi, jest przykryte tą ziemią, następnie podlewamy, czy też pada na niego deszcz i co chwilę pojawia się kolejna część rośliny, która wyrasta z ziemi i w efekcie końcowym mamy piękny kwiatek, a po chwili pojawiają się dwa kolejne. I te kolejne są w innym kolorze. Bardzo prosty projekt, w którym dzieciaki same rysują i tworzą kolejne kostiumy, tak więc myślę, że nie sprawi im to trudności. Ja wykonywałam ten projekt z drugoklasistami, tak więc spokojnie można się pokusić o wykonanie. Ja myślę, że pierwszaki, wasze pierwszaki, które już biorą udział w projekcie i które już odbyły całą masę lekcji dotyczących programowania, czy też może pracowały na przykład w Scratchu Juniorze, będą w zasadzie gotowe do tego, żeby nawet zrobić ten projekt w Scratchu, więc spróbujcie, warto. A teraz pokażę Wam, jak wykonać taki projekt. Jeżeli jesteście dalej w Scratchu, na stronie Scratch MIT Edu, to oczywiście tamten projekt, który robiliśmy, można już zamknąć. On się nam zapisał automatycznie na naszym koncie. I teraz wystarczy, że w górnym pasku wybierzecie opcję Stwórz nowy projekt. OK, stwórz nowy projekt. Dobra. Oczywiście od razu sobie nazwiemy ten nasz projekt. Wzrost kwiatka albo wzrost rośliny. O, może nazwę go wzrost rośliny. Dodam jeszcze dwa, bo nie wiem, czy już nie robiłam wcześniej innego projektu, tak żebym wiedziała, że to jest jakiś tam któryś z kolei. No dobra, to od czego zaczniemy? Jak się domyślacie, tam nie widzieliście, prawda, kota w tym projekcie, więc tego kota usuniemy. Usunąć go można na dwa sposoby. Można na niego kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję usuń, albo tak jak już wcześniej słyszeliście, można wybrać z górnego szarego paska nożyczki, najechać na kota i go po prostu usunąć. No dobra, nie mamy kota. Pamiętacie, tam był, a nie, tutaj mamy piłkę. Aha, dobra, ja wyłączyłam sobie ten projekt. OK, w każdym razie potrzebujemy tła, na którym będzie się działa cała nasza animacja. Tak więc podobnie jak poprzednim razem, wybieramy sobie tło z biblioteki. Ja w tamtym projekcie wybrałam to pierwsze proste tło, więc myślę, że możemy tym razem również go sobie wybrać. Oczywiście może to być tutaj jakaś łąka, czy też, nie wiem, no, tutaj trawa pod murem, obojętnie, naprawdę. Tutaj było jeszcze na tyle fajnie, że dorysowywały słońce. Hop, dobra, mamy to tło. I teraz zobaczcie, jak sprawić, żeby było tu słońce na tym tle. Oczywiście każde tło, podobnie jak duszka, możemy modyfikować. W Scratchu mamy taki chyba nawet fajniejszy odpowiednik Paint'a, w którym możemy rysować, dorysowywać, zmieniać kształty, wklejać, wycinać, no, cała masa fajnych funkcji w tym edytorze jest dostępna, tak więc ja tutaj sobie szybciutko teraz dorysuję słońce i proponuję Wam również dorysowanie. Zobaczcie, tylko pokażę Wam jeszcze, bo zapewne zwrócicie na to uwagę.
Mam tutaj narzędzia po prawej stronie, a czasem te narzędzia znajdują się po lewej stronie. Dzieje się w ten sposób, dzieje się tak dlatego, że czasami niektóre obrazki mamy dostępne w trybie wektorowym. I teraz popatrzcie, w trybie wektorowym ten obrazek, te elementy obrazka są, ja dzieciakom mówię, że one są jakby żywe, czyli one są edytowalne, one dają się przekształcić. Natomiast w trybie, kiedy przekształcimy obrazek na bitmapę, to one automatycznie się jakby spłaszczają i przestają być edytowalne. W trybie wektorowym mamy coś w rodzaju warstw i możemy je na siebie nakładać, przesuwać i w każdym momencie możemy je modyfikować. Natomiast w trybie bitmapy nie możemy tego zrobić. Teraz zobaczcie, ja Wam pokażę, z czego składa się w ogóle ten obrazek. Widzicie? Ten obrazek ma tutaj, a dobra, on jest teraz tutaj sklejony. W każdym razie on ma, zobaczcie, kiedy wybiorę tutaj tę opcję przekształć, popatrzcie, i tutaj kliknę na ten element, to ja mogę sobie go, o widzicie, przekształcić. W trybie bitmapowym nie mogłabym tego zrobić. Tak, czyli mogę sobie tutaj wyższą wyprawę zrobić. O, hop. Tak. To nam sugeruje, że ten element to tak naprawdę jakaś elipsa. Kilka elips nałożonych na siebie. Tutaj jeszcze jest o jeden element. Zobaczcie, widzicie, jak ja go zabiorę, to widzimy, że tutaj są po prostu takie elipsy ponakładane na siebie. I to też jest fajne doświadczenie dla nas tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak samemu można stworzyć jakieś, nie wiem, krzaczory, prawda, czy nawet drzewo. Zobaczcie, gdybym teraz wzięła sobie na przykład prostokąt, hop, i chciałabym tutaj to drzewo narysować, to wezmę sobie, wypełnię go jeszcze kolorem, o. I teraz popatrzcie, mogłabym go przekształcić w ten sposób, że, o, gdybym tutaj, widzicie, poustawiała te punkty, to ten prostokąt zacząłby przypominać drzewo tak naprawdę. Hop, o, widzicie? Hop, jeszcze mogę tutaj zrobić. O, przyłączyło mi się. O, widzicie? I tego nie zrobimy na pewno, w tym trybie bitmapowym, bo to, co narysujemy, jest jakby już martwe, tak? O, i teraz mamy jakiś pień. I mogę sobie teraz dołożyć tutaj koronę tego drzewa. Wybiorę sobie zamalowane. Hop. Następne. Raz, to mi trochę nie wyszło. Usunę jeszcze raz. Hop. Dorysuję. Jeszcze jedno. I teraz, gdybym chciała jeszcze sobie przekształcić to i trochę porozciągać, widzicie, to zaznaczam opcję przekształć. Hop. I sobie tutaj rozciągam tą naszą koronę. I to naprawdę daje niezliczone możliwości tworzenia różnych efektów. Popatrzcie, tutaj mogłabym sobie teraz na przykład nałożyć coś ciemniejszego. O, jakieś takie ciemniejsze elementy w innych kolorach. One mogłyby tutaj na siebie nachodzić. I trochę bardziej to wyglądało realistycznie. Jeżeli chodzi o właśnie tworzenie drzewa, prawda, i tutaj sobie tu porozciągać i można by było się pokusić o zabawę z tą grafiką. I zobaczcie, to drzewo już całkiem fajnie, tak dosyć realistycznie wygląda. Mogę jeszcze tutaj oczywiście sobie zrobić dziuplę. Dziuplę zrobię może taką szarą albo czarną nawet. Hop, widzicie? O, i mam już praktycznie prawdziwe drzewo. Dobra, ale miałam rysować słońce, trochę odbiegłam od tematu, ale to był dosyć taki fajny moment, żeby pokazać, jak można przekształcić. Oczywiście, gdybym tutaj kliknęła na przekształć bitmapę, to w tym momencie, zobaczcie, ten obrazek mi się spłaszcza i tutaj już nie mam możliwości wyboru danego elementu. Widzicie, on po prostu mogę tylko sobie rysować, więc ja cofnę tutaj te wszystkie moje zabiegi i wrócę do tego
trybu wektorowego. OK, no to rysujemy sobie słońce. No, jakieś mi tutaj krzywe takie wyszło. Ale zaraz jest sobie tutaj, o, hop. O, umieszczę sobie to słoneczko w rogu i narysuję mu tutaj jeszcze promyki. Hop, 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 hop. No i już mam, zobaczcie, miałam pierwotnie taką pustą, puste, można powiedzieć, pustą planszę, gdzie były tylko zaznaczone jakieś krzewy, a już mam piękny krajobraz zawierający drzewo i jeszcze słońce. Można by było jeszcze chmury tutaj dorysować. A w sumie nawet dosyć fajny pomysł, jeżeli chodzi o chmury, bo zobaczcie, można oczywiście te chmury sobie znowu modyfikować przy pomocy tych punktów. Tak, albo mogłabym na przykład, mogłabym, a nie jestem chyba w tym dobra, chociaż nie, całkiem nieźle to wygląda, ok. O, tak, i mogę sobie tutaj, dzieciakom bardzo się to podoba, to przekształcanie i one naprawdę poświęcają temu dużo czasu, dopracowując te swoje obrazki i widzą, że często jest tak, że w tym pęcie jak rysują, to im nie wychodzi, to jest koślawe, prawda, nie, nieładne i nie są zadowolone z takich obrazków. Natomiast kiedy wykorzystamy właśnie ten tryb wektorowy i pokażemy, że z kółka można zrobić na przykład piękny liść albo chmurę, albo jakieś tam właśnie drzewo, czy z prostokąta możemy wyczarować jakąś niezwykłą figurę, więc to jest dla nich naprawdę dosyć fajne doświadczenie. No dobra. OK, kochani, to mamy tło i teraz czas na to, żeby posiać naszą roślinę, ale mam teraz małą propozycję. Słuchajcie, proponuję 5 minut przerwy. Potrzebuję się napić, żeby odświeżyć moje gardło i zapewne nie jeden z Was potrzebuje również skorzystać z toalety, tak więc 5 minut dla nas, za chwilę się widzimy, nie spóźnijcie się, bo musimy posiać naszą roślinę, tak żeby ona urosła, więc będziemy robić prostą animację w Scratchu. Tak więc do zobaczenia za 5 minut. A, super, do zobaczenia, dziękuję za feedback, fajnie, że jesteście.
Halo, halo. Witam po przerwie. Już jestem. Możemy przystąpić do dalszych działań. Jeżeli jesteście już gotowi, to co? To zaczniemy działać dalej. Zaczniemy teraz sobie tworzyć roślinkę. O właśnie, dobra, teraz już się przyłączyłam na nasz projekt. Mamy to. Dobra. Ok, tak jak już mówiłam, stworzyliśmy sobie tło. I to będzie tło do naszej animacji. No i teraz będziemy siać roślinę. Będziemy siać jakiegoś kwiatka. Usunę sobie tutaj to tło górne, białe, bo ono mi jest niepotrzebne. Hop, i zostaje mi tylko jedno tło. Oczywiście można by było się pokusić o zrobienie jeszcze jednego tła, na przykład czegoś w rodzaju nocnego krajobrazu i można by było na przykład tam zmieniać później te tła, ale nie będziemy na razie tego komplikować, zostawmy to tak jak jest. No dobra, tak jak już mówiłam, nasza animacja będzie Nasza animacja będzie polegała na tym, że duszek będzie miał różne kostiumy i będzie te kostiumy zmieniał. Tak więc nie będziemy dodawać naszego duszka z biblioteki, tylko naszego duszka sobie narysujemy. Tak więc nie wybieramy tej pierwszej opcji, nowy duszek z biblioteki, tylko wybieramy sobie pędzel. Hop. No i teraz sobie narysujemy. Pamiętacie, w tej naszej animacji było tak, że najpierw była sobie ziemia, prawda? Tak jak chyba taka bajka była, było sobie życie. O właśnie, była sobie ziemia. No więc musimy sobie tę ziemię po prostu narysować. I w tym celu wybieramy sobie pędzel. Jak widzicie, jestem teraz w trybie bitmapowym. Oczywiście ja swój rysunek mogę tworzyć w trybie wektorowym. Więc jak komu jest wygodniej. Oczywiście tutaj też mogę sobie, prawda, rysować. I później jeszcze te elementy będę mogła sobie przekształcać, więc nie martwcie się, że, o widzicie, że tutaj będę mogła sobie tworzyć tej mojej roślinki, bo oczywiście jak najbardziej mogę ją tutaj sobie przy pomocy pędzelka, tutaj tego ołówka, narysować. Mało tego, ten mój ołówek, widzicie, mogę sobie zwiększyć lub zmniejszyć grubość. Więc ja zachęcam do wykorzystania właśnie już w pracy nawet z dzieciakami tej opcji pracy z trybem wektorowym. Usunę na razie to, oczywiście tutaj usuwam ten, aha, bo tutaj jest, dobra, to jest ślad mojego pędzla. No więc muszę sobie narysować tutaj ziemię. Wybieram brązowy kolor i mogę nawet z kółeczek jakąś tutaj sobie małą taką ziemię stworzyć. O, hop. Tamten rysunek, który widzieliście, był zrobiony z dzieciakami przy pomocy tego trybu bitmapowego, ale tak jak mówię, można się już pokusić o rysowanie w trybie wektorowym. Narysujmy sobie może ziemię. Hop. Chociaż ona naprawdę fajnie wyglądała, jak rysowaliśmy ją, zobaczcie, przekształcę teraz bitmapę i wezmę pędzel, zobaczcie, jak sobie ją tutaj o szerokość linii zwiększę i tutaj widzicie, o, rysuję sobie, hop, 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 może nawet w sumie bardziej to realistycznie wyglądało, więc jeżeli macie ochotę, to
to rysujcie w wybranym, dowolnym przez Was trybie. No mamy tu już jakąś ziemię, jeszcze sobie jakieś takie kropeczki, paseczki, gdzie nie, gdzie tak, żeby to bardziej przypominało właśnie tę ziemię. Okej. Tak. No dobra. Tylko teraz popatrzcie. Ja narysowałam tę ziemię tutaj na dole, a ta ziemia jest teraz tutaj, więc ja muszę ją sobie tu przenieść i postawić w tym miejscu, tak, żeby ona już była w tym miejscu, w którym ja chcę, żeby ta roślinka, to nasionko tutaj zaczęło kiełkować. Tak? Hop. Dobra, tutaj jeszcze sobie poprawię. Dobra, mam ziemię. No i teraz tak, do tej ziemi trafi nasionko. No więc, popatrzcie, co muszę zrobić? Tak jak mówiłam, będziemy zmieniać kostiumy. To jest animacja, tak jak animacja poklatkowa, czyli na każdym kolejnym slajdzie, na każdym kolejnym kostiumie pojawia się kolejny fragment naszej animacji. Tak więc będę poprzednio, tak jak z piłką, będę sobie tutaj duplikowała duplikowała kostiumy i dorysowywała do nich coś. No i teraz zobaczcie. Pierwszy kostium to sama ziemia. Na drugim kostiumie, na drugim jakby tym slajdzie, powinna się już znaleźć, powinna się już znaleźć nasionko. No więc wybieram sobie kółeczko teraz. Zmieniam kolor. Niech to nasionko ma na przykład o, taki kolor. I teraz gdzieś tu na górze narysuję sobie to nasionko. I teraz mogę je tutaj umieścić. Ono jest trochę za duże, może trochę mniejsze. Hop. O, mam nasionko. Hop. I w momencie, dopóki nie kliknę w innym miejscu, to w tym trybie bitmapowym to nasionko mogę sobie jeszcze przenosić, widzicie? Tak? Ale w momencie, kiedy już kliknę gdzieś tam, to widzicie, ono się pojawia. W sumie trochę spadnie nam z nieba to nasiono do tej ziemi, ale okej, niech tak będzie. Załóżmy, że jest to jakaś roślina wiatropylna i to nasionko jest przenoszone przy pomocy wiatru. No dobra. Czyli popatrzcie, pojawia się nasionko, no i teraz ono powinno zacząć spadać w dół, prawda? Ok, no to teraz popatrzcie. Znowu duplikuję sobie mój kostium i w kolejnym kostiumie to nasionko powinno się znaleźć niżej. No ale co zrobić w momencie, kiedy ono już tutaj widzicie jest martwe, znaczy martwe w sensie takim, że nie mogę go... Ojku. Nie mogę go przenieść. No więc zobaczcie. Mogę tutaj zrobić coś takiego, że wybiorę fragment. Tu przy pomocy tego narzędzia wybierz. Zobaczcie, wybiorę fragment. Hop. I przesunę je trochę w dół. Hop. Widzicie? Jest już efekt spadania. Wyżej jest tak. Niżej jest tak. Prawda? Ok. No to spadnijmy to nasionko od niżej jeszcze, więc duplikujemy znowu kostium, już mamy cztery kostiumy i znowu wybieramy opcję wybierz i znowu ściągamy w dół trochę nasionko. Hop. Sprawdzamy, pierwszy, drugi, trzeci, jest niżej, ok. Dalej duplikujemy, może trochę przyspieszmy to spadanie. Hop, niżej, jest, dobra, no i znowu duplikujemy i jeszcze bardziej je obniżamy, hop, dobra, i znowu duplikujemy, i obniżamy sobie. Jeszcze bardziej, hop. Dobra, i teraz sprawdźmy. Idę do góry. Hop.
Op, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Ok, jeszcze niżej i niziutko. Dobra. I teraz uwaga. Teraz to nasionko musimy tak tutaj wybrać, żeby ono spadło na ziemię i będziemy musieli przykryć to nasionko ziemią. Czyli tak, duplikuję jeszcze raz mój kostium. I teraz znowu wybieram opcję zaznaczenia. Zaznaczam sobie to nasionko i przeciągam je tutaj na ziemię. O, hop. Tak. Dobra. Sprawdzam. Jest, dobra. I kolejny jakby ten kostium, to już będzie ten moment, kiedy przysypujemy ziemią. Przysypujemy ziemią, czyli rysujemy. Ojej, a dobra, dobra. Muszę wziąć sobie tutaj jakieś kółeczko i zacząć przysypywać ziemią kolorową. Hop. Mogę też to zrobić pędzlem, oczywiście. O, tak. Dobra. I zostało przysypane. Popatrzcie, hop, mamy tak i mamy tak zasypane. No dobra. Teraz na nasze nasionko, oczywiście wystawiliśmy, tak jak według tego algorytmu, który robiliśmy, wystawiamy nasionko do słońca. No i oczywiście tutaj słonko sobie grzeje. Po posianiu musimy to nasionko podlać. I ja zrobiłam z dzieciakami tak, że przypłynęła chmurka i z tej chmurki spadł. Właściwie ona nie przypłynęła, tylko nagle pojawiła się i z tej chmurki spadł deszcz. Więc, przepraszam, duplikuję w tym celu mój kostium. I teraz muszę tutaj dorysować chmurę. Tak, żeby móc z niej ten deszcz, żeby ten deszcz z niej spadł na ziemię. I oczywiście mogę to zrobić pędzlem, mogę narysować jakąś tam chmurkę, ale można to zrobić oczywiście przy pomocy kółeczek nakładających się na siebie, ale może całkiem sprawnie sobie poradzę, tak? I teraz zobaczcie, mam niewypełniony obszar. Więc muszę wypełnić go kolorem. Hop. I teraz na co musicie uczulić dzieciaki, zwrócić uwagę na to, żeby te elementy, które one rysują, były zamknięte. Ponieważ kiedy nie domkną linii, to wylewając farbę, ta farba wyleje się na całą planszę. Zresztą jeżeli tak się zadzieje, to oczywiście dzieciaki nie muszą się obawiać, ponieważ można tutaj, zobaczcie, cofnąć ostatni ruch. I o tym też przypominajcie, bo często dzieciaki robią tak, że wybierają gumkę z narzędziownika i po prostu wymazują, a to potem przynosi całkiem odwrotny efekt. Tak więc można oczywiście cofnąć każdą naszą czynność i wiecie co, ja tutaj sobie teraz też to cofnę, bo widzę, że ta chmurka moja pokryła się trochę z tą chmurką, która tam była na niebie. Niech ta chmurka będzie może trochę szara, taka właśnie typowa deszczowa chmurka. O, hop. O, właśnie, niech przyjdzie szara deszczowa chmurka i wypełnię ją teraz kolorem. No i teraz słuchajcie, w mojej animacji, którą robiłam z dzieciakami, było tak, że był widoczny efekt deszczu. I teraz, tak jak pamiętacie, w tym trybie bitmapowym nie można przenosić już potem elementów, tylko trzeba je narysować, a potem jakby, gdybym chciała zrobić tak, żeby ten deszcz się poruszał, to musiałabym
ze starego kostiumu deszcz wymazać i narysować w innym miejscu. Więc poprosiłam, żeby dzieciaki zduplikowały, zanim będą rysowały deszcz, żeby zduplikowały ten kostium z chmurką i tym sposobem powstają nam dwa kostiumy z chmurką i teraz do jednego rysujemy deszcz w jakichś tam określonych miejscach i do drugiego dorysujemy deszcz. Wiadomo, że nigdy nie dorysujemy w tym samym miejscu, więc jak te kostiumy będą się zmieniały, to będzie widać, że ten deszcz pada. Mało tego, można zrobić trzy slajdy, trzy kostiumy z deszczem i na każdym narysować ten deszcz w innym miejscu. Oczywiście dzieciaki upierały się, że deszcz jest niebieski, więc wybraliśmy tutaj sobie niebieski kolor i dzieciaki ten deszcz rysowały przy pomocy kresek, więc zobaczcie, o hop, rysujemy sobie deszcz. Niech on spada na chmurkę. Na chmurkę, co ja gadam, na nasionko. O, dobra. Mamy deszcz, tak? Spadający tutaj, o hop. I to jest na pierwszym, w pierwszym kostiumie. Teraz popatrzcie, w drugim kostiumie nie mam deszczu. Narysuję go oczywiście jeszcze raz. Za chwilę przekonacie się, że on oczywiście nie będzie w tym samym miejscu i jak te kostiumy się będą zmieniały, to będzie ten efekt deszczu. Okej, hop, tak, mamy deszcz. Dobra. I na trzecim kostiumie powtarzam czynność. Tego deszczu może być już może mniej, że już przestaje padać. Oczywiście to z dzieciakami można też zrobić tak, że na początku spadają dwie krople, potem kolejne i tak dalej. To już naprawdę zależy od Was, ile macie czasu i jak zachęcicie dzieciaki do działania. Oczywiście u mnie dzieciaki jak usłyszały, że mogą być trzy kostiumy, to ktoś tam krzyknął, a ja zrobię 10, niech ten deszcz pada i pada. No dobra, no okej, to rób. Oczywiście można by było teraz zrobić, żeby było 10 tych kostiumów z deszczem, to teraz te kostiumy po kolei można by było duplikować, prawda? I one by zmieniały się, zobaczcie, jak ja kliknę teraz tak, mam samą ziemię, nagle jest deszcz, 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 prawda? Że jest efekt padania, zobaczcie, hop, 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 super. No dobra. I teraz w kolejnym slajdzie nasza chmurka znika. Tak więc teraz możemy zrobić to na dwa sposoby. Mogłabym na przykład zduplikować teraz mój ostatni kostium, wziąć gumkę i wymazać to, co narysowałam. O, nawet sobie zwiększę chyba obszar tej gumki, hop, o, i można to wymazać, hop, tylko muszę tutaj uważać, żeby nie wymazać ziemi, dobra, i znowu mam czystą ziemię. Albo, czy ktoś ma pomysł, jak można by było na przykład zrobić to na inny sposób? Myślę, że wiecie, jak to zrobić. Można by było zduplikować kostium, w moim przypadku akurat dziewiąty, tak? Za każdym razem, kiedy duplikujemy kostium, który jest wyżej, to jego klon pojawia się na samym dole, tak? Czyli nie pojawia się, gdybym zduplikowała kostium dziewiąty, zobaczcie, hop, to on nie pojawi się pod spodem, tylko pojawia się jako kostium czternasty. Czyli kolejny, następny, prawda? Dobra, usuwam go na razie, bo ja już ziemię samą mam. No dobra, napadał nam deszcz. Napadał nam deszcz. No to myślę, że czas, aby z tej ziemi zaczęła wyłaniać się malutka roślinka. No to teraz bierzemy sobie pędzelek i bierzemy sobie piękny zieloniutki kolor. O,
Myślę, że musi być trochę ciemniejszy niż ten kolor, który mamy w tle, chociaż można by było na przykład się pokusić, żeby, wiecie co, żeby na przykład zmienić kolor, poczekajcie, wiesz, poczekajcie, bo mi wyszło źle. O, żeby zmienić tutaj, ale teraz nie, bo teraz tak nieładnie wyszło, bo na zewnątrz wyszły te, to co tutaj jest, to nie wygląda dobrze. Okej, to jednak zostawiam, ach, też teraz wyszło tak, dobra. Próbuję to cofnąć wszystko. Okej, obiecuję, że nie będę psuć. Można by było się pobawić z tym na samym początku, żeby zrobić po prostu w innym kolorze te krzaczory, ale jak wybierzemy sobie tutaj kolor ciemniejszy naszego pędzla, ciemniejszy niż te krzaki, to spokojnie nasza roślina będzie widoczna. I teraz popatrzcie, muszę sobie trochę zwiększyć grubość mojej linii, sprawdzę, czy to będzie dobre. Pojawia mi się, o, kawałek roślinki. Dobra. No i teraz tak, pojawił mi się kawałek roślinki. Cofnę może, że zrobię coś takiego. O, no dobra. Pojawił mi się kawałek roślinki. No i teraz za każdym razem będę ten kostium duplikowała. O tak. I będę dorysowywała kolejną część mojego kwiatka. No więc teraz dorysuję jeszcze troszkę. No i teraz tutaj cała zabawa właśnie polega na tym, żeby kolejne elementy się pojawiały. Trochę zmniejszę grubość. I zaczną pojawiać łodyżki i liście. O, ciach. Dobra. I znowu duplikuję. I dorysowuję sobie coraz więcej. I tych listków zaczyna też przybywać i one rosną sobie. Hop. Dobra. Trochę przyspieszymy mój wzrost. Znowu można by było się w międzyczasie pokusić o deszcz, prawda? Mógłby znowu padać deszcz. O, tu jeszcze jeden listek mi się tu pojawi. Duplikuj. Trzeba tylko uczulić dzieciaki, aby ten kwiatek nie rósł za szybko, czyli żeby nie było tak, że nagle raz, dwa, trzy i już jest taki wielki, prawda? Może nie wyszło mi to za cudownie, ale myślę, że Wam się spodoba. Dobra? I teraz już tutaj można zrobić coś takiego, że zacznie pojawiać się pąk. O, hop. Dobra. I na końcu tego pączka pojawi się kwiatek. Hop. Dobra, i znowu duplujemy. I ten kwiatek zacznie się tutaj nam rozwijać. Patrzcie, ile już mam kostiumów. Mam 28 kostiumów. O, hop. I dorysowuję sobie po prostu kolejny element i już mam, o, hop. O, ciach. Taram! I mam piękny kwiatek. No dobra, to mamy rysunki. To teraz. Teraz musimy wprawić w ruch całą maszynę. Patrzcie, mamy pierwszy slajd, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. No i teraz musimy sprawić,
aby ten nasz kwiatek na naszych oczach urósł. Co w tym celu musimy zrobić? No musimy napisać po prostu program. Ten program będzie bardzo prosty. Idziemy sobie do skryptów. Hop. I w tych skryptach co potrzebujemy? No mówię do dzieciaków tak, słuchajcie, w momencie, kiedy ja kliknę zieloną flagę, czyli uruchomię mi program, to chciałabym widzieć wcale nie na przykład taką sytuację, której tutaj widzicie nasionko, albo wcale nie chciałabym widzieć na przykład o takiej sytuacji, bo niech to będzie dla mnie, czy dla oglądającego niespodzianka, co tutaj się wydarzy, prawda? Więc myślę, że warto by było jakby naprowadzić, oczywiście nie mówimy dzieciakom, nigdy nie podajemy im jakby gotowego rozwiązania, słuchajcie, na sam początek musimy ustawić taki kostium, nie. Pytam dzieciaki, jak myślicie, co tutaj można by było zrobić, żebym ja na samym początku jeszcze niczego nie widziała, żeby była tylko pusta ziemia. No to one oczywiście mówią, bardzo często wpadają na ten pomysł, że trzeba zacząć od tego slajdu, od tego kostiumu, na którym jest sama ziemia. No właśnie, czyli ja muszę powiedzieć mojemu ramowi, hej, 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 pokaż kostium, na którym jest sama ziemia. No więc proszę, żeby dzieciaki sprawdziły, jak ten kostium się nazywa. Kiedy ja je duplikuję, to one automatycznie nadają się kostium 1, kostium 2, kostium 3. Czasem w niektórych projektach robimy tak, że te kostiumy nazywamy. Dzisiaj zobaczycie jeszcze jeden projekt, w którym będziemy robić rozwój motyla, cykl życiowy motyla i tam właśnie będziemy nazywać te kostiumy, żeby dzieciakom się potem nie pomyliło, który kostium ma się pojawić. Natomiast tutaj ewidentnie będzie to kostium pierwszy. No więc idę do skryptów. Okay. I teraz przypominam, że nasz program jest uruchamiany zieloną flagą, więc dzieciaki już automatycznie mówią, że potrzebujemy tego bloczka, kiedy kliknięto zieloną flagę. Na początku naszych działań często zadaję takie pytanie, gdzie znajdziemy taki bloczek? I ci, którzy pamiętają, mówią od razu, że jest w wydarzeniach, a ci, którzy nie pamiętają, po prostu go szukają. I unikam raczej też mówienia takiego, wyciągnijcie z szuflady zdarzenia, kiedy kliknięto zieloną flagę. Ponieważ kiedy ja im to mówię, to tak naprawdę ja o tym pamiętam, gdzie to jest. Natomiast kiedy pytam, słuchajcie, gdzie znajduje się taki bloczek, to zmuszam ich do tego, żeby albo same poszukały i zapamiętały, albo gdzieś tam przywoływały to ze swojej pamięci. Tak więc, kiedy kliknięto zieloną flagę, no i tutaj już wiemy, że wyciągamy to z szuflady ze zdarzeniami, musimy ustawić kostium. Kostium numer 1. Kostiumy mieszkają w szufladzie fioletowej, czyli w szufladzie, która się nazywa wygląd. I tak jak poprzednio, pamiętacie, zmienialiśmy na samym początku, tam była ta piłka, na kostium numer 1. Tak więc zobaczcie, wyciągam bloczek, zmień kostium na i z listy wybieranej, patrzcie, no mam tu kostiumów, dodaję, wybieram opcję kostium numer 1. Sprawdzę sobie teraz to. Oczywiście działa. Spróbuję w trakcie zmienić kostium na inny, o na przykład na chmurkę z deszczem. I teraz kliknę zieloną flagę. Działa. Proszę dzieciaki, żeby to sprawdziły, czy u nich też to działa. Hop, faktycznie tak jest. No bo nasz program już został nauczony, nasz duszek właściwie, czyli nasz kwiatek został nauczony, że kiedy gra kliknie zieloną flagę, to on ma się zamienić w ten kostium numer 1. No dobra, co teraz ma nastąpić? Jak myślicie? Co teraz ma nastąpić? Co teraz będzie?
pomysły. Okej. No to uwaga, podpowiadam. Zobaczcie, jak mieliśmy kostium pierwszy, to teraz musi się pojawić kostium drugi, prawda? Czyli teoretycznie moglibyśmy dorzucić teraz bloczek i powiedzieć mu zmień na kostium drugi, a potem zmień na kostium trzeci, a potem zmień na kostium czwarty. Ale dzieciaki, widząc, że tyle jest tych kostiumów, po którymś kostiumie zaczynają się nudzić. I one mówią tak: proszę pani, a może to można by było zrobić tak, żeby program wiedział, że ma włączyć czy załadować kolejny, następny kostium. No właśnie. Chociaż proszę też, żeby sprawdzili, czy to, co tutaj się zadziało, faktycznie sprawdzi się i będzie dla nas satysfakcjonujące. Proszę, żeby włączyli zieloną flagę. Widzieliście cokolwiek? Czy na początku była ziemia? No nie, prawda? No właśnie, dlaczego tak się zadziało? To nie tak, że ta ziemia się nie pojawiła. Owszem, ta ziemia się pojawiła, ale zaraz natychmiast pojawiła się potem, pojawił się drugi kostium i trzeci, i czwarty, i piąty. To nastąpiło po sobie tak szybko, że myśmy nawet tego nie zauważyli. Wystarczy, że poproszę, aby dzieciaki tutaj wrzuciły bloczek czekaj. Op. O, pomiędzy. I teraz proszę, żeby uruchomiły program jeszcze raz. Aha, teraz to działa. No właśnie, ale tak jak już mówiłam, mamy tutaj tylko zmianę na 5 kostiumów. I moglibyśmy tak zrobić aż do numeru. Sprawdźmy, ile mamy kostiumów. Ja mam 29 kostiumów, więc mogłabym to zrobić tak, że tutaj kolejne 24 bloczki pod tytułem zmień kostium na pojawiłyby się w moim skrypcie. I okej, to też jest dobre rozwiązanie. Tylko tak naprawdę trochę więcej roboty dla nas. Więc myślę, że takiego rozwiązania możemy uniknąć i pomyśleć, jak uprościć ten zapis, skrócić go, żeby nie było to takie monotonne. Zmień kostium na, czekaj, zmień kostium. Można by było być sprytnym nawet, zobaczcie, jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy na bloczku, tym przedostatnim czekaj, i kliknę, wybiorę z menu opcję duplikuj, zobaczcie, co się stanie. Op, zduplikował nam się cały ten ostatni fragment. Op, gdybym kliknęła na pierwszym czekaj, to jak myślicie, co mi się zduplikuje? Samo czekaj? No nie, oczywiście, że nie. Duplikuje mi się to czekaj i wszystkie pozostałe bloczki, popatrzcie. Klikam duplikuj, hop. Widzicie? I całość się duplikuje. I teraz, przepraszam, teraz musiałabym pozmieniać tutaj kostiumy. Hop, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. No jest to też jakieś rozwiązanie i absolutnie nie jest to złe rozwiązanie, bo jakbyśmy zrobili to do końca, to okazałoby się, że ono po prostu funkcjonuje i tyle. Hop, hop. Zobaczcie. Zmienia się? No zmienia się, pewnie, że się zmienia, tak? Okej, doszliśmy do deszczu. No dobra. Ale wiecie co? Ja Wam powiem, że to oczywiście nie będzie nasz sposób na rozwiązanie tego problemu, dlatego proszę, żeby dzieciaki wyrzuciły ten kod. Czasem słyszę jęk zawodu, a tyle żeśmy się napracowali. Ja mówię, tak, okej. Ja wiem, że się napracowaliście, ale gdybyście się nie napracowali i nie zobaczyli, że właśnie takie działanie trochę na piechotę jest zbyt długie,
a że nam zależy na czasie, to za każdym razem szukamy takiego najkrótszego sposobu. Czyli nie będziemy kolejnym razem już robili tych takich kroków po kolei, jak to się mówi, na piechotę, tylko będziemy szukali sposobu, żeby skrócić to nasze działanie. No to w tym celu proszę dzieciaki, żeby pomyślały, jak można by było to zmienić. No bo teraz tak, popatrzcie, mamy tak, kostium pierwszy, czekaj, kostium drugi, czekaj, następny, czekaj, następny, czekaj, następny, czekaj, następny, czekaj, następny, czekaj, następny. I często tak mówię, żeby one dostrzegły, że ja powtarzam ileś tam razy to słowo. Czekaj, następny, czekaj, następny kostium, czekaj, następny kostium, czekaj, następny kostium. I pytam, one mówią, bo tam się to powtarza. No właśnie, co się powtarza? Powtarza się, czekaj, następny kostium. No to teraz moje dzieciaki akurat już znają taki bloczek powtórz. Nie wiem, czy w waszych projektach on się już kiedyś pojawił. Ale myślę, że pojawił się może nie tyle w Scratchu, co pojawił się na przykład na platformie Code.org. Jeżeli doszliście do któregoś tam poziomu w kursie pierwszym, na przykład artysta pętle albo sekwencje pętle, to tam właśnie pojawił się taki bloczek powtórz ileś razy. To też się pojawia w Scratchu Juniorze. Po pomarańczowej szufladzie mamy taki krokodylek, taki bloczek, który można wcisnąć jeszcze inne bloczki i tam jest opcja tego powtarzania. Czyli powtórz krok w prawo 10 razy, tak? Albo powtórz obrót w prawo 10 razy. No więc jeżeli ten bloczek powtórz się pojawił, to wystarczy tylko poprosić dzieciaki, aby poszukały tego bloczka w szufladach. No i tutaj oczywiście mamy bloczek powtórz w kontroli. To są podobnie jak w Scratchu Juniorze pomarańczowe bloczki. I jeszcze tylko warto by było powiedzieć mu tutaj, żeby na początku oczywiście poczekał. I może jedną sekundę. Dobra, na razie zostawmy jedną sekundę. Niech tak będzie, bo nie narzucam jakby dzieciakom też od razu tej odpowiedzi. Niech one same zdecydują, czy to jest zbyt mała prędkość, czy może jakoś chciałyby to przyspieszyć. No więc tak, czekaj. I teraz następny kostium, prawda? Następny kostium. I teraz, ile razy on musi to powtórzyć? Dzieciaki czasem mówią, że trzeba to powtórzyć tyle razy, ile kostiumów. Okej, myślę sobie, dobra, nie mówię im, czy to dobrze, czy to źle. Niech one same to spróbują. Więc proszę, żeby sprawdziły, ile mają kostiumów. Ja mam 29 kostiumów. No więc, jakby według ich toku myślenia, nakazuje mi to 29 razy powtórzyć. Ja to teraz od razu trochę przyspieszę, bo jak będzie co sekundę, to będziemy długo czekać. Wezmę sobie pół sekundy. Sprawdźmy, czy to działa, czy to faktycznie 29 razy. Proszę też dzieciaki, żeby to sprawdziły, żeby się przekonały, czy to jest dobre rozwiązanie. Okej, okay. Hop, hop, hop. Nasionko wpadło, pada deszczyk i roślinka rośnie. O-o, zatrzymało mi się na ziemi. Sprawdzę, może to był jakiś błąd. Może coś to źle program odczytał. Przecież efektem końcowym ma być piękny kwiatek, a nie pusta ziemia. Znowu pojawiła mi się pusta ziemia. Więc pytam, dlaczego tak się dzieje? Zmuszam, żeby dzieciaki pomyślały. One mówią tak, no bo on potrzebnie ostatni raz zamienił to na ziemię. Ja mówię, a dlaczego on to zamienił na ziemię? Czasem dzieciaki wiedzą, jaka jest odpowiedź, czasem nie. Można je naprowadzić,
i powiedzieć, zobaczcie, ile razy kazaliście powtórzyć, no tyle, ile jest kostiumów. Ale jeszcze zanim on to powtórzył, to najpierw jeszcze ustawił pierwszy kostium. I teraz zobaczcie, 29 razy powtórzył, plus jeszcze jeden kostium, to razem nam daje ile kostiumów? No, 30, prawda? No więc to chyba trochę za dużo, bo tych kostiumów mamy tylko 29. Więc skoro na samym początku ustawiamy pierwszy kostium, no to teraz on już musi powtórzyć tylko to, 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 to i tak dalej. I ja im zuję i liczymy razem, chociaż one już nie wpadają na ten pomysł właśnie, że skoro mam 29 kostiumów, a pierwszy już został wykorzystany, no to wiadomo, że on musi teraz powtórzyć już nie 29 razy, tylko 28 razy nasz program. No i tutaj dzieciaki mają ustawioną tą jedną sekundę, więc że włączyć ten program i teraz sprawdzić oczywiście, czy to wszystko działa tak, jak powinno. Mamy teraz deszczyk i roślinka zaczyna rosnąć. To w zależności od tego, ile dzieciaki mają kostiumów i ile tych elementów wzrostu jest w tej animacji pokazanych. Jeżeli one mają ich mało, to co jedną sekundę będzie ok. Jeżeli ktoś zrobił 50 kostiumów, to i ten wzrost jest taki bardzo, bardzo mały, taki przyrost, to wtedy warto przyspieszyć. No i teraz kwestia właśnie tych ułamków sekund. Ja wiem, że to może ułamki dziesiętne to nie jest też jakby umiejętność dla pierwszo- czy drugoklasisty, ale też przecież nie jest powiedziane, że nie można im tego wytłumaczyć i powiedzieć, że potrzebujemy trochę krótszego czasu niż sekunda. To tak jakbyśmy potrzebowali trochę mniej pieniędzy niż złotówka. I dzieciaki oczywiście wiedzą, że trochę mniej pieniędzy niż złotówka to jest na przykład 50 groszy. No właśnie, czyli połowa tej złotówki, tak? Podobnie jak na przykład połowa centymetra. No więc w tym momencie można im po prostu powiedzieć, że w matematyce zapisujemy to przy pomocy takich właśnie ułamków i tylko trzeba pamiętać, że w Scratchu nie ma przecinków, tylko są kropki. Tak więc, żeby zapisać pół sekundy, musimy zapisać to tak 0,5. I jeżeli będziemy taki zabieg gdzieś tam wykorzystywać częściej podczas naszej pracy ze Scratchem, to ja myślę, że one się z tym oswoją. Z czasem nawet zaczną rozumieć też, że na przykład gdybym chciała jeszcze bardziej skrócić ten czas oczekiwania, to wystarczy, że te 0,5 zmniejszę na przykład na 0,2 albo 0,1, albo czasem po prostu trzeba im dać poeksperymentować, czyli po prostu powiedzieć, ok, słuchaj, to weź zobacz, co się dzieje, jeżeli dasz na przykład 0,8, a co się zadzieje, jeżeli dasz 0,2? No i niech on doświadczy tego, że w momencie, kiedy jest 0,8, jest to dłuższy czas oczekiwania, 0,2 krótszy i w ten sposób oni mogą po prostu to sobie przyswoić. Więc myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie to z nimi im wytłumaczyć i myślę, że one są w stanie też to jakby zrozumieć. No dobra, to mamy pięknego kwiatka. To ja chciałabym teraz, żeby w momencie, kiedy ten kwiatek wyrośnie, pojawiły się kolejne, to znaczy nie, najpierw mówię do dzieciaków tak, okej, słuchajcie, to ja bym chciała, żeby to były 3 kwiatki. No to dzieciaki już znając zasadę duplikowania duszków, bo też gdzieś wcześniej się już pojawił ten pomysł, podobnie mieliśmy tutaj z duplikowaniem, z tym, że kostiumów, ale we wcześniejszym projekcie widzieliście, ja duplikowałam sobie też kota. Zresztą, jak wprowadzam Scratcha,
to bardzo często właśnie pokazuje, że duszki można duplikować i wtedy zamiast jednego kota mogą mieć pięć, więc jakby te funkcje one znają. I teraz mówię tak, słuchajcie, to chciałabym, żeby teraz pojawiły się jeszcze dwa kwiaty. One mówią, ok, no to duplikujemy. Ciach, duplikujemy kwiatka, stawiamy go w tym miejscu, gdzie on ma być, czyli tu, dobra. No i znowu duplikujemy kolejny i stawiamy go tu, ciach. Ok. No i mówię, dobra, no to sprawdźmy nasz program, czy działa. Ok. One widzą w tym momencie, że kiedy zduplikowaliśmy te duszki, to one się zduplikowały razem ze skryptem, prawda? Hop, zobaczcie, po kliknięciu na każdego duszka mamy skrypt ten, który został przypisany pierwszemu duszkowi. Ok, no to teraz... To teraz mówię im tak, dobra, wiecie co, tylko że ja chciałabym, żeby zadziało się tak, że na samym początku mojej animacji pojawia się tylko jeden kwiatek, a te dwa pozostałe, tych dwóch pozostałych na samym początku nie może być widać. No więc dzieciaki też już znają taką funkcję w Scratchu, która nazywa się ukryj. Przepraszam. Wiosenne pylenie daje się we znaki. No więc one mówią tak, że aha, no to na samym początku tego duszka nie może być widać. No właśnie, no to w takim razie zostawiamy sobie duszka pierwszego, tego naszego bazowego, a te dwa na początek ukrywamy. Czyli wyciągamy sobie bloczek ukryj i zastanawiam się z dzieciakami, gdzie ten bloczek ukryj umieścić. No i dzieciaki mówią, że no skoro na samym początku ma ich nie być, no to po zielonej fladze, prawda? Dobra, no więc sobie tutaj daję po zielonej fladze ukryj i temu kwiatkowi też damy ukryj. Okej, sprawdzam. No faktycznie, ukrył się. Tylko, czy on się pojawi w odpowiednim momencie? Zobaczcie, tutaj program działa, widzicie? I on będzie działał, no bo myśmy tylko w zasadzie powiedzieli, żeby ten kwiatek się ukrył. A my chcemy zrobić tak, żeby ten kwiatek na początku się ukrył, ale w momencie, kiedy ten pierwszy kwiatek wyrośnie, te dwa pozostałe mają się pojawić i wtedy mają zacząć rosnąć. Czyli one nie mogą wykonywać swojego programu razem z tym pierwszym kwiatkiem. No i co teraz zrobić? Aha, no więc myślę sobie tak, jeżeli dzieciaki znają funkcję wysyłania wiadomości, to one być może wpadną na ten pomysł. Ale jeżeli nie znają tej funkcji, no to muszę je po prostu naprowadzić. I mówię tak, słuchajcie, jak mamy na przykład jakieś zadania do wykonania w grupie i każdy ma wykonywać coś po kolei, to najpierw jakąś czynność wykonuje jedna osoba. I skąd druga osoba wie, że ma tę czynność dalej wykonywać? Na przykład w sztafecie. Kiedy biegniemy, biegnie pierwsza osoba, skąd ta druga ma wiedzieć, że właśnie ma zacząć biec? No, oczywiście trzeba podać tej drugiej osobie, przekazać pałeczkę. No właśnie. Skąd na przykład Kasia ma wiedzieć, że właśnie teraz może do mnie przyjść, bo ja już odrobiłam lekcję i możemy się razem pobawić? I dzieciaki mówią, że można na przykład wysłać jej SMS-a albo można do niej zadzwonić, prawda? No właśnie, czyli jakby wysyłam jakiś sygnał, prawda? Daję znać, albo to będzie pałeczka przekazana, albo to będzie na przykład poklepanie po plecach, ej, teraz ty biegnij,
albo na przykład jakieś zawołanie, Krzysiu, teraz ty biegniesz albo robisz coś tam, albo właśnie wysyłanie tego SMS-a czy zadzwonienie. No i tutaj można zrobić podobnie, że pierwszy kwiatek, kiedy urośnie, wyślę wiadomość do tych pozostałych kwiatków i powie: hej, kwiatki, teraz wasza kolej. No i tutaj w Scratchu mamy taki bloczek, który pozwala nam wysłać temu pierwszemu duszkowi właśnie taką wiadomość. I ten bloczek znajduje się w szufladzie ze zdarzeniami. Nazywa się on nadaj komunikat. Nadaj komunikat, czyli nadaj wiadomość, wyślij SMS-a, przekaż pałeczkę, tak? Daj znak temu drugiemu duszkowi, że ma coś wykonać. No więc pamiętajcie, że mamy trzy duszki i musimy się sprawnie między nimi tutaj przełączać. Oczywiście, może nawet poprawniej byłoby, gdybym tutaj sobie nazwała kwiatek pierwszy, tak? Że nie duszek, tylko kwiatek pierwszy. Tutaj nazwałabym kwiatek drugi. Hop. I kwiatek trzeci. Dobra. Kwiatek pierwszy, kwiatek drugi, kwiatek trzeci. Ok, i teraz zobaczcie. Kwiatek pierwszy wykonuje swoją czynność. Rośnie. Urósł i nadaje wiadomość do pozostałych. Czyli można tutaj zostawić taką funkcję, nadaj komunikat, ale ja od samego początku też proszę, żeby dzieciaki nazywały te komunikaty odpowiednio. Co ten kwiatek może powiedzieć do tych dwóch pozostałych? Dzieciaki podają propozycje. Najczęściej pada taka propozycja: rośnij. No właśnie. No więc nadaj nowy komunikat. I teraz pojawia nam się okienko i tutaj wpisuję: rośnij. Tak? Bo mógłbym wysłać jeszcze na przykład jakiś komunikat do innego duszka, na przykład do tutaj, gdybyśmy sobie stworzyli, nie wiem, duszka motylka, to mógłby na przykład, kiedy wszystkie one urosną, wysłać wiadomość do motylka: leć. I wtedy ten motylek by sobie tutaj latał po scenie, tak? Możemy nawet sobie to potem dodać. OK. Klikamy OK. Nadaj rośnij. No i tyle. On nadał komunikat. No co teraz, żeby te kwiatki mogły rosnąć? Skąd one będą wiedziały, że dostały komunikat? Jak wysyłamy do kogoś SMS-a i żeby wiedział, co chcieliśmy mu przekazać, to musimy tego SMS-a odebrać, prawda? No właśnie. No więc odbieramy SMS-a, czyli kwiatek musi odebrać wiadomość. I znowu w szufladzie ze zdarzeniami mamy tutaj taki bloczek: kiedy otrzymam rośnij. I to jest ten bloczek, który nam będzie potrzebny. Ja też proszę, żeby dzieciaki rozejrzały się wśród tych bloczków i zobaczyły, czy jest tu taki, który nam właśnie pomoże tym kwiatkom odebrać tę wiadomość. Tak, kiedy otrzymam wiadomość rośnij, to co ma się stać? No tak. On ma ustawić pierwszy kostium tutaj na scenie. Przepraszam. Potem musi powtórzyć 28 razy: czekaj, następny kostium, i w ten sposób urośnie. Ale zobaczcie, my to mamy przypięte tutaj do zielonej flagi, czyli musimy to stąd zabrać, prawda? No bo kiedy zostawilibyśmy to tutaj przy zielonej fladze, to kiedy ten drugi kwiatek rósł? No właśnie po kliknięciu zielonej flagi, zgadza się? Zobaczcie, nawet to widzimy tutaj, tylko że go nie widać na scenie, tak? A on ma rosnąć
dopiero w momencie, kiedy trzyma komunikat rośni. No dobra, no to znaczy, że całość to musimy przypiąć tutaj do tego, kiedy otrzymam rośni. No dobra, to zmieńmy to również u tego trzeciego kwiatka. Kiedy otrzymam rośni, zmień kostium na pierwszy i powtórz 28 razy. Ok, sprawdźmy, czy to działa. Popatrzcie, tutaj widzicie, tylko ten kwiatek działa, a te stoją w miejscu, czyli dobry trop. Ok. O, popatrzcie. One rosną, owszem, bo my to widzimy tutaj. Ale dlaczego nie widać ich na scenie? No i dzieciaki w tym momencie wpadają oczywiście na pomysł, że trzeba je po prostu pokazać. Skoro myśmy je na samym początku ukryli, to trzeba je pokazać. Ale teraz w którym momencie? Czy wtedy, kiedy kliknięto zieloną flagę? No nie. Bo wtedy, kiedy kliknięto zieloną flagę, to myśmy ten kwiatek ukrywali. A on ma się pojawić wtedy, kiedy dostaną SMS-a, czyli wtedy, kiedy otrzymają wiadomość rośni, to wtedy mają się właśnie pokazać. I taka jest zasada też działania, że kiedy jakiś przedmiot ukrywamy, to na pewno będziemy go musieli w którymś momencie pokazać. Więc moje dzieciaki już też często robią tak, że kiedy wyciągają klocek ukryj, to od razu wyciągają sobie też klocek pokaż, żeby nie zapomniały w którymś odpowiednim momencie pokazać ten kwiatek. No więc, tak jak już powiedzieliśmy, dokładamy go tutaj, kiedy otrzyma wiadomość rośni. Przepraszam. I w tym drugim kwiatku musimy zrobić to samo. Tak. No i teraz sprawdzamy, czy nasz program działa. Klikamy zieloną flagę. Tak, nasz pierwszy kwiatek rośnie. O właśnie. I widzieliście, automatycznie w momencie, kiedy kwiatek urósł, wysłał wiadomość do dwóch pozostałych i te w tym momencie się pokazały i zaczęły rosnąć. Taram! I mamy. No okej, ale to jeszcze nie koniec projektu. Tutaj jeszcze nam dochodzi kwestia zmiany koloru kwiatka. Bo mówię do dzieciaków tak, słuchajcie, czy wszystkie kwiaty na świecie są takie same, w tych samych kolorach? No nie, nawet jeżeli róża jest czerwona, to ta czerwień jest zazwyczaj w różnym odcieniu, nie ma dwóch identycznych, tak samo wyglądających kwiatów, to odcienie czerwieni się różnią, więc mówię tak, słuchajcie, ok, ten pierwszy kwiatek niech zostanie żółty, a dwa pozostałe chciałabym, żeby były na przykład, nie wiem, czerwone i jeszcze pomarańczowe, więc co muszę zrobić? No i często dzieciaki już wiedzą oczywiście, że tutaj, gdzie pojawiały się te kwiatki, to musimy po prostu zmienić kolor. Więc na przykład wybiorę sobie tutaj różowy i teraz op, tutaj, gdzie pojawił się ten pączek z pierwszym elementem, teraz tutaj następny, op, muszę po prostu to pozmieniać, tak? O. I tylko dzieciaki muszą po prostu dobrze celować, bo jeżeli źle wycelują, no to automatycznie nam się ta farba wylewa na całe pole tego duszka, więc musimy to robić dosyć skrupulatnie. O, w tym kwiatku zmienione, to teraz ten kwiatek zmienię sobie na czerwony. Hop. Hop. Op. Ok, i chyba to wszystko. Nie, tu jeszcze jest żółty, dobra. No to teraz sprawdzam jeszcze raz. O.
I pięknie sobie rośnie żółty kwiatek. I wysłał wiadomość do następnych. O, tutaj widzicie, jak się pięknie zmieniają się kostiumy. I pięknie urosły nam kwiatki. I myślę, że na tym możemy już ten nasz projekt zakończyć. Chociaż można by było tutaj jeszcze dołożyć sobie motyla, który fruwałby pięknie po naszej planszy. I teraz pytanie, kiedy on by się tutaj pojawił? Oczywiście pojawiłby się w momencie, kiedy te dwa kwiaty, które dostały wiadomość, urosłyby. I w zasadzie to one mogłyby teraz nadać wiadomość do kolejnego duszka, żeby zaczął fruwać. No więc spróbujmy sobie to zrobić. Dodajmy szybciutko sobie motylka. Weźmy sobie tutaj takiego ładnego motyla. Okej, okay. On jest trochę za duży. Przepraszam bardzo. No i dobra, ale ja nie chcę, żeby on się pojawił od razu, żeby na samym początku projektu po prostu zniknął i pojawił się dopiero w momencie, kiedy te kwiatki dwa urosną i on wtedy pojawi się i będzie fruwał. To teraz chciałabym, żebyście mogli chwilę pogłówkować sami, jak stworzyć taki skrypt. Ale myślę, że możemy sobie zrobić krótką przerwę. Ja muszę zregenerować swoje gardło. Bardzo przepraszam, ale dzisiaj ono mi trochę szwankuje. Więc chwila namysłu na to, jaki skrypt ułożyć naszemu motylkowi. I zaraz po krótkiej przerwie będziemy mogli sobie tutaj odkryć te tajemnice, jak właśnie zanimować tego motyla. Zgodzicie się na kilka minut przerwy? Tak, żebyśmy mogli sobie tutaj odświeżyć głowę i pomyśleć nad tym, jaki skrypt ułożyć motylowi, a za chwilę wracamy i będziemy działać dalej. No to do zobaczyska.
No dobra, to jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że wy też uzupełniliście płyny. Chwilę rozprostowaliście kości i możemy działać dalej. Ok, to co? Wracamy do naszego motyla. Tak. No więc zapewne macie już mnóstwo pomysłów, jak zrobić skrypt dla tego motyla. Cóż, tak jak mówiłam, na początek powinniśmy go ukryć. Tak więc w momencie, kiedy rozpoczynamy grę, a rozpoczynamy grę, animację, rozpoczynamy ją zieloną flagą. Tak więc, kiedy klikniemy zieloną flagę, musimy ukryć tego motyla. Zgadza się? Skoro ukrywamy go, to automatycznie wyciągamy bloczek pokaż. No i teraz, w którym momencie on się pojawi? Prawda, że w momencie, kiedy te dwa kwiatki urosną. No więc któryś z nich musi wysłać znowu SMS-a, czyli wysłać wiadomość, klepnąć go po plecach, powiedzieć: ej stary, teraz twoja kolej. Tak więc idziemy do któregoś z tych kwiatków i po tym, jak tutaj urośnie, musimy mu dodać bloczek wyślij wiadomość, nadaj wiadomość. Czy pamiętacie, w której szufladzie znajduje się ten bloczek? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście w szufladzie ze zdarzeniami. No więc wybieramy bloczek. Nadaj, ale czy to będzie wiadomość rośni? Pewnie, że nie. Oczywiście. No więc zamiast rośni, oczywiście musimy nadać nowy komunikat. Ten komunikat będzie brzmiał leć. Na przykład. A myślę, że leć będzie dobrym komunikatem. No ok. To teraz, skoro kwiatek nadał ten komunikat, to nasz motyl musi ten komunikat odebrać. No więc, kiedy kliknie ktoś zieloną flagę, co umie ten motyl? Kiedy kliknie ktoś zieloną flagę, to ja mam się ukryć. Ale kiedy dostanę wiadomość leć, to muszę się pokazać. Sprawdźmy, czy to działa. I teraz, o właśnie, i teraz nam się pojawił motyl. No i co ten motyl teraz będzie robił? Ten motyl chciałabym, żeby teraz poleciał do jednego kwiatka, do drugiego i do trzeciego. Popatrzcie. Na początku ustawiłam go tutaj, mogłabym go ustawić oczywiście tu, a mogłabym go ustawić też tutaj. Ale myślę, że sensownie byłoby, gdyby on się pojawił gdzieś w górnym prawym rogu. I chciałabym, żeby właśnie stamtąd zaczynał moją przygodę z lataniem. Pamiętacie, jak ustawialiśmy miejsce początkowe w animacji z piłką? Musieliśmy wskazać tej piłce, o, to jest to miejsce, gdzie masz iść na samym początku. To tak jak w przedstawieniach mówimy, że na przykład, nie wiem, Jaś i Małgosia, Jaś biegnie z koszyczkiem na przykład, a Małgosia ma stać w tym właśnie miejscu i wyznaczamy dziecku to miejsce. To w ten sposób można się odwoływać do tych takich doświadczeń codziennych, które mają dzieci i przekładać je na język komputerowy. Więc ten motyl, normalnie dziecku zaznaczylibyśmy na przykład taśmą, prawda, na scenie, o, tam jest twoje miejsce, tam będziesz stał na samym początku. Natomiast w języku komputerów musimy wybrać to miejsce określone przy pomocy liczb. I tutaj, tak jak już wiecie, jest określane przy pomocy współrzędnych.
Więc znowu, jeżeli dzieciaki nie znają tej funkcji, to mówię tak, zobaczcie, motyla mogę ustawić tutaj i wtedy to położenie jest określone przy pomocy tego X i Y. Znowu jak przesunę go w to miejsce, to tutaj te wartości się zmieniają i proszę właśnie, żeby dzieciaki obserwowały ten klocek idź do, tak żeby widziały, że te wartości właśnie w zależności od tego, gdzie znajduje się dany przedmiot, żeby one się zmieniały. No okej, to ja sobie ustawiam motyla gdzie tam, gdzie on ma się pojawić właśnie w momencie, kiedy otrzyma wiadomość, czyli tutaj. Okej, tak więc to położenie jest już tutaj określone w tym bloczku, tak więc wyciągam ten bloczek i go tu wciskam, wciskam go tutaj o jeszcze przed to miejsce pokaż, żeby on to zrobił zanim się pokaże, tak? Czyli żeby się najpierw ustawił, a potem pokazał. Ok, i teraz tak, pojawia się, no i teraz chciałabym, żeby on ciach, poleciał tutaj, potem poleciał tutaj, powąchał i potem poleciał tutaj, powąchał i na przykład powiedział coś, ale to za chwilę. Co moglibyśmy zrobić? Oczywiście, kiedy otrzymam wiadomość, pokaż. Moglibyśmy na przykład wykorzystać bloczek, często dzieciaki mówią, przesuń o 10 kroków, ok. Spróbujmy na przykład, popatrzcie, hop. Znaczy, to jest latanie? No nie, to nie jest latanie. I dzieciaki mówią tak, to można mu powiedzieć idź do, no ok, faktycznie, tak jak powiedzieliśmy mu idź do tego miejsca i tutaj bądź, no to teraz idź tutaj do tego miejsca. Jak przesuniemy, to zobaczcie, hop, sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Nie, w ogóle nie zadziałało, ale wiecie dlaczego? To znaczy tak, to zadziałało, tylko że to stało się tak szybko, że myśmy tego nie zauważyli i gdybyśmy to rozdzielili tutaj tym bloczkiem czekaj, to zauważylibyśmy to, popatrzcie. Ach, dobra, przepraszam, kliknęłam. Ok. Dobra, weź już rośnij i ty też rośnij. Ok, już rosną te kwiatki. Aha. Niepotrzebnie kliknęłam zieloną flagę, bo to wszystko się zaczyna od początku. No ten nie chce nam rosnąć. Dobra, już będzie rósł. Ok. Rośnie, rośnie, rośnie. Nadaję teraz wiadomość leć i patrzcie, hop. O, widzicie? On wykonał swoje zadanie. Popatrzcie, kiedy otrzymam leć, hop i hop. Ale czy to jest latanie? Wiecie, niekoniecznie. Wolałabym, przepraszam, wolałabym, żeby to był bardziej płynny ruch. Tak więc wywalę to idź do. I to czekaj też na chwilę wywalę. Popatrzcie w szufladzie z klockami ruchu. Jaki jest jeszcze inny klocek, bloczek, który mógłby powiedzieć, żeby to był właśnie lot? I tutaj to słowo już bardzo często sugeruje wybór tego bloczka. I dzieciaki wybierają, proponują wybranie tego bloczka leć przez jedną sekundę do. No i teraz. Nasz motyl na początku był tu, prawda? To teraz, ja chciałabym, żeby on się znalazł tu, o tu właśnie. I teraz widzicie, ten bloczek też ma tę funkcję, że w momencie, kiedy ja przestawię motyla w inne miejsce, to te współrzędne się tutaj uzupełniają. Okej, w takim razie, jeżeli ja chcę, żeby on tutaj przyleciał, to po prostu wyciągam, ustawiam go tam, wyciągam ten bloczek, i mówię mu na przykład leć przez jedną sekundę. Co myśli, jak myślicie, żeby leciał wolniej, to muszę tutaj zmniejszyć liczbę czy zwiększyć? Oczywiście muszę zwiększyć tę liczbę, wtedy będzie leciał wolniej. A
Ale jeżeli dzieciaki nie potrafią wpaść na pomysł same, no to niech to wypróbują. Nie podawajcie im gotowego rozwiązania. No dobra. Nie będę zaczynała od zielonej flagi, tylko tutaj kliknę na ten bloczek, żeby zobaczyć, czy tak faktycznie jest, jak chciałam. Pojawia się i leci. Trochę za szybko. Zrobię to na 2 sekundy. O, widzicie? Jest, poleciał i to całkiem pięknie. No to teraz uwaga, chciałabym, żeby tu chwilę powąchał ten kwiatek, więc niech on sobie tutaj na nim posiedzi, prawda? No i teraz chciałabym, żeby poleciał tutaj. Ciach. No i wyciągam znowu w tym celu bloczek. Czekajcie, może jeszcze trochę niżej. O, niech sobie tak usiądzie tu na tym kwiatku. Leć przez, znowu 2 sekundy do tego kwiatka. Znowu poczekaj na tym kwiatku przez chwilę i leć przez 2 sekundy znowu w to miejsce. Hop, leć przez 2 sekundy. Dobra. No i teraz sprawdźmy. Nie klikam oczywiście zielonej flagi, bo znowu będzie wszystko od początku, tylko tutaj mogę uruchomić ten sam skrypt tego motyla od tego miejsca. Hop, popatrzcie. Leci, czeka, leci i znowu leci. Ok. I teraz tak, jak on już posiedzi sobie na tych kwiatkach, powącha je, poleci na nie wszystkie, to na ostatnim chciałabym, żeby powiedział coś miłego w związku z tymi kwiatkami, albo z tym, że jest wiosna, albo w ogóle, że projekt nam się udał. I w tym celu potrzebujemy takiego bloczka powieść. No i tutaj dzieciaki będą wymyślały, co ten motylek może powiedzieć. Ja powiem, ale piękne kwiaty, nie kwiaty, kwiaty. I jeszcze spróbuję jedno coś powiedzieć, jedno zdanie. To już prawdziwa wiosna. No i tyle. No i teraz sprawdzamy cały projekt, czy już nam to pięknie działa. Oczywiście sobie tutaj powiększymy. Hop. Klikam zieloną flagę i oglądamy efekt. Zobaczcie, jak fajnie. Hop. I hop. Ale piękne kwiaty. To już prawdziwa wiosna. Tadam! Słuchajcie, i to teraz już naprawdę koniec tego projektu. Ja myślę, że efekt jest naprawdę fajny. Można by było tu oczywiście dołożyć jeszcze jakieś dźwięki. Można by było na przykład zrobić tak, że ten motyl leciałby tak, wiecie, jeszcze bardziej naturalnie, na przykład poleciałby trochę tu, poleciałby potem tutaj, prawda, tu by sobie gdzieś poleciał i tak dalej, więc tutaj można by było pokombinować z tym lataniem na różne sposoby. I jeszcze można by było na przykład zrobić coś takiego, że te kwiatki, na przykład one nie pojawiają się, bo to, że one się pojawiają tak równocześnie po tym, jak ten żółty, to może komuś się wydawać, że ach, może to nie jest takie naturalne. Na przykład niech urośnie żółty kwiatek, potem czerwony, potem różowy, więc tutaj jakby możliwości modyfikacji tego projektu jest bardzo dużo, więc tutaj już od Was będzie to zależało, jak zmodyfikujemy ten projekt i co jeszcze dodamy bądź zmienimy. Bardzo fajnie jest wracać w ogóle do projektów, które robiliśmy kiedyś, albo w ogóle odwoływać się do nich. Ja bardzo często wracam gdzieś tam do jakichś projektów, które robiłam z moimi dzieciakami pół roku temu, rok temu.
bo mając po jakimś czasie nowe umiejętności, możemy zmodyfikować nasz projekt i dołożyć coś od siebie już bez konieczności tłumaczenia, i wtedy to bardzo fajnie widać, zresztą dzieciaki też widzą bardzo duży przyrost swoich umiejętności, że kiedyś zrobiliśmy coś tam na piechotę, prawda, po kolei, następny kostium, zmień kostium, zmień kostium, zmień, a potem nauczyliśmy się to już tak optymalizować. Dzisiaj umiemy na przykład tego motyla wysłać w konkretne miejsce, powiedzieć mu leć tam przez 1 sekundę, a może za pół roku będziemy umieli sprawić, jakoś, nie wiem, losowo będzie na przykład latał sobie po tym, po tej planszy, albo będzie latał po całej planszy w momencie, kiedy napotka tutaj na ten brzeg, on się jakby odbije, odwróci i poleci w przeciwnym kierunku, więc warto do tych pierwszych prostych projektów wracać. One oczywiście wszystkie zapisują się, czy to na waszym koncie, czy na koncie dziecka, i aż do momentu, kiedy go nie usuną, to po prostu cały czas tam mieszkają. Zresztą możecie to widzieć tutaj u góry na szarym pasku. Jest dla mnie to informacja, że ten projekt został zapisany. Oczywiście mam dostęp tutaj do internetu i działam online, czyli w sieci. Jeżeli pracujecie w wersji offline'owej programu, czyli macie pobraną tę wersję Scratcha na komputer i zainstalowaną, to pamiętajcie, że zawsze po zakończeniu projektu musicie wybrać opcję klik, a następnie zapisz teraz. Albo ja już nie pamiętam, jak jest na komputerze, musiałabym, zaraz może sprawdzę faktycznie. Uruchomię swoją offline'ową wersję. Sekunda. O, właśnie, jest plik. A, zapisz. Tak. I klikamy sobie wtedy zapisz. No i musimy nazwać ten projekt, jak on się nazywa. Chociaż możemy też oczywiście udostępnić ten projekt na stronie internetowej. Wtedy wpisujemy również nazwę projektu, nazwę użytkownika Scratch, czyli ja w tym przypadku, gdybym chciał siebie, to bym musiała wpisać Apanaski. No i hasło, oczywiście hasła Wam nie podam, ale tutaj wpisujemy swoje hasło i klikamy OK. Przepraszam, jeżeli nasz komputer jest podłączony do sieci, to w tym momencie ten projekt się prześle na nasze konto. Wiem, że wielu nauczycieli trochę narzeka na jakość tej sieci i często pracują właśnie w tych offline'owych edytorach, bo po prostu w momencie, kiedy jest słaby internet, dzieci przeżywają frustrację, że nie mogą się dostać do biblioteki, że gdzieś tam coś się nie ładuje, prawda, i tak dalej. W offline'owym edytorze wszystko to pięknie działa i potem na samym tylko końcu zapisują i wysyłają na swoje konto, więc ja myślę, że tutaj jest wiele jakby opcji działania z tym programem i wyboru swojej ścieżki, ale na pewno warto zapisywać te projekty na swoim koncie. No i co nam daje w ogóle zapisanie też tego na swoim koncie w sieci? A mianowicie to, że możemy ten projekt zaprezentować światu. Możemy go udostępnić. Bo to, że on się nam tylko zapisał, to nie znaczy, że on jest widoczny dla świata. Będzie widoczny dla świata dopiero wtedy, kiedy klikniemy tutaj te opcje udostępnij. Tylko pamiętajcie też, żeby uczulić dzieciaki, aby udostępniały projekty naprawdę skończone. Czyli warto by było, żebyście też dokonali jakiejś takiej korekty, sprawdzenia razem z nimi. One oczywiście mogą same te sprawdzać, ale żeby pilnować, aby nie było tam błędów, prawda, ortograficznych, żeby wszystko gdzieś tam działało, bo jak udostępniamy projekty niedziałające, to
No to po prostu niektórzy, osoby, które oglądają, nie zawsze mogą na przykład nam zalajkować nasz projekt, bo pomyślą, ach, coś tutaj nie działa, nie jest fajne, a wystarczy, że tylko po prostu coś tam trzeba zmienić i już projekt będzie dopieszczony. Tak więc zobaczcie, ja teraz kliknę udostępnij. O. O, i teraz mój projekt został udostępniony i teraz popatrzcie. Mogę napisać tutaj instrukcję. W zasadzie w tej animacji tak naprawdę wystarczy napisać kliknij zieloną flagę i tyle. Gdybyście mieli jakąś grę, gdybyście mieli jakąś animację, w której na przykład trzeba kliknąć jakiegoś duszka, prawda, i trzeba coś mu tam, nie wiem, wejść z nim w interakcję, to tutaj w tej instrukcji możecie to napisać. I bardzo często projekty skreczowe zawierają jakieś instrukcje, więc pamiętajcie, żeby inni wiedzieli, o co chodzi w waszym projekcie, to jeżeli jest on w jakiś sposób zawiły, trzeba o czymś pamiętać, że na przykład sterujemy klawiszami WASD albo strzałkami, albo spacją, na przykład podskakujemy, to wtedy to trzeba zawrzeć w instrukcji. A jeżeli nie ma takiej potrzeby, jest to projekt jakiś taki prosty, to wystarczy po prostu napisać kliknij zieloną flagę. Można też tutaj w notatkach napisać, że projekt powstał przy współpracy, jeżeli na przykład nad projektem pracowały dwie osoby, to można na przykład napisać, że nad projektem pracowały Ania i Kasia, albo projekt powstał podczas lekcji przyrody i tak dalej, więc tutaj jakby też można sobie coś tam jeszcze dopisać, ale teraz popatrzcie, co jest pod spodem. Możemy polubić dany projekt, oczywiście nie będę swojego lajkowała, możemy polubić albo ukochać projekt. I ja też zachęcam moich uczniów, żeby sobie nawzajem lajkowali te projekty, bo to miłe. Miło dostać lajka, miło dostać informację, ale oprócz takiego lajka można jeszcze zostawić komentarz. I to jest też bardzo ważna nauka dla dzieciaków, ponieważ one uczą się kultury słowa, uczą się takiej netykiety, można powiedzieć, i takiego pozytywnego feedbacku, który przekazujemy innym, czyli takiego wzmacniania pozytywnego, poszanowania czyjejś pracy, nie wiem, gratulacji, tak, zauważenia, że projekt koleżanki też jest bardzo fajny, oczywiście mój jest najpiękniejszy, ale projekt koleżanki jest też fajny i podoba mi się na przykład to, że ten motyl lata w odwrotnej kolejności albo że ma, że gdzieś tam coś zmodyfikowała i tak dalej, więc warto uczyć dzieciaki, żeby tutaj zostawiały też te komentarze takie dosyć fajne. Za każdym razem, jeżeli ktoś zmodyfikuje mój projekt, bo oczywiście w momencie, kiedy ja go tutaj udostępniłam, to inni ludzie będą mogli ten projekt modyfikować. Na przykład wy, wpisując teraz tutaj w wyszukiwarce nazwę wzrost rośliny, albo ja wam nawet wyślę link do tego projektu, jeżeli wejdziecie sobie w ten projekt i zajrzycie do środka, to będziecie mogli zobaczyć, co tam jest i będziecie go mogli zmodyfikować. Jeżeli go zmodyfikujecie i zapiszecie na swoim koncie, to ja tutaj potem będę miała informację, że mój projekt został przez kogoś zmodyfikowany i tutaj będzie tak zwane drzewo remiksów, czyli pojawi mi się informacja, kto i w jaki sposób zmodyfikował mój projekt. Na razie w tym drzewie jest tylko mój projekt, ale jeżeli ktoś z Was zmodyfikuje go, to potem mi się to tutaj pojawi i będę miała informację, kto z niego skorzystał. Więc to jest też bardzo fajna rzecz dla dzieciaków. Mogą widzieć, że inni korzystają z ich projektów i to nie chodzi o to, że ktoś mu ukradł ten projekt, ponieważ społeczność skreczowa działa właśnie w ten sposób, że bardzo mocno dbamy o to, aby dzielić się tymi swoimi zasobami, żeby je nawzajem sobie poprawiać, czy modyfikować, czy ulepszać, unowocześniać, albo proponować jakieś zmiany, które chcielibyśmy, no właśnie, proponować jakieś zmiany, tak?
więc to jest też bardzo fajna funkcja. Wrócę teraz do swojego projektu. No, nie mogę wrócić. Mogę wrócić. Dobra, ok. Wróciłam teraz do całości. Dobra, ok. No tak, to tu mamy ten projekt, mamy piękną animację. Słuchajcie, trochę się nad tym napracowaliśmy, ale myślę, że warto było, bo efekt jest bardzo fajny. Powiem tak, że ja zrobiłam ten projekt z moimi drugoklasistami w ciągu jednej jednostki lekcyjnej i jeszcze kolejnych jakichś 20 chyba czy 30 minut, myślę, że nawet nie tylu, ale oczywiście nie robiliśmy motyla. Motyla sobie już nie dodawaliśmy, ale myślę, że jeżeli dzieciaki mają już kontakt ze Scratchem, to są w stanie w ciągu jednej góra półtorej jednostki lekcyjnej zrobić taki projekt, a nawet jeszcze jak będą wprawieni, to dodadzą motyla. Ja wtedy się z nimi nie za bardzo spieszyłam, więc też no, nie było jakiejś tam potrzeby takiego pośpiechu, więc nam fajnie ten projekt wyszedł. No dobra, słuchajcie, to chciałam Wam jeszcze pokazać teraz coś, co może być dla Was inspiracją, jeżeli chodzi o animacje poklatkowe, ponieważ tak naprawdę jest kilka rodzajów animacji. Jest taki bardzo fajny film na YouTube. Teraz go szybko tutaj Wam odnajdę. How to animation. Zaraz poczekajcie. O, tutaj jest taki film. Pięć typów animacji. Ja tutaj ściszę to. Włączymy reklamę. Ok, dobra. Będę tutaj przelatywała przez te animacje i krótko Wam o nich opowiem. Oczywiście te animacje tradycyjne, takie jak na przykład tworzył kiedyś, nie wiem czy oglądaliście film o Walcie Disneyu, wspaniały film, polecam, naprawdę, zresztą może nie jest też dla dzieci, ale dla Was samych, żeby zobaczyć jak te animacje powstawały, te pierwsze animacje, Walt Disney razem ze swoimi kumplami siedzieli w swojej pracowni, o właśnie, i w ten sposób rysowali krok po kroku, o popatrzcie, postaci, które potem nagrywali kamerą, to znaczy kładli obrazek, klatka, następny obrazek, klatka, następny obrazek i tak dalej. To są takie specjalne stoły do rysowania, to można zrobić samemu, słuchajcie. Widziałam kiedyś nawet taki, wystarczy takie w zasadzie pudło i górę tego pudła trzeba pokryć taką plastikową śniadą, taką czymś w rodzaju plexi takiego. Nie wiem, czy kojarzycie, są takie podkładki w Ikei pod biurka, nie pod biurka, tylko pod fotele, żeby nie rysować paneli. I można by było wyciąć taki fragment tej podkładki, położyć, z jednej strony ona jest kropowata, z drugiej strony jest gładziutka. I teraz na tym pudle można by było położyć właśnie ten fragment tego tworzywa, tak żeby to gładkie było u góry, a pod spód włożyć, położyć lampkę zapaloną. I teraz kładziemy kartkę, rysujemy coś, a potem kładziemy na nią drugą, tak jak widzieliście w poprzednim, w tym pierwszym filmie, który Wam pokazywałam, kładziemy następną i następną i dorysowujemy. To jest naprawdę bardzo fajna zabawa. Zresztą dzieciaki to też czasem robią, na przykład przyczepiając rysunki do szyby, prawda, i odrysowując. Więc o, zobaczcie, plexi, pod spodem światełko, kartka i możemy się bawić w tworzenie animacji. Oczywiście to były takie tradycyjne animacje i tworzone taką tradycyjnym sposobem na papierze. Dzisiaj te animacje wykonuje się w komputerze, rysując po prostu, tworząc rysunki komputerowe, tak? O, widzicie, to wszystko jest animacja stworzona dzięki rysunkom komputerowym. Za chwilę zresztą Wam pokażę bardzo fajny projekt w Scratchu, który pomoże Wam razem z dzieciakami stworzyć taką animację.
I teraz mamy już drugą animację. Animacja 2D, czyli to nie jest taka animacja trójwymiarowa, jak w filmie, który widzieliście wcześniej, Walta Disneya, tylko taka płaska. To właściwie ta nasza animacja, którą zrobiliśmy dzisiaj z tymi kwiatkami, to była właśnie taka animacja 2D. O, widzicie? I teraz w komputerze przesuwa się elementy, tak? I każdy kolejny slajd powoduje wrażenie ruchu, tak? Oczywiście jest z tym trochę roboty, ale żeby stworzyć taki, wiecie, godzinny film, no to trochę czasu to zajmuje. Trzecim rodzajem animacji jest animacja komputerowa. Animacja komputerowa. I to widzieliście właśnie na tym filmie Pixara. Przy pomocy oczywiście programu specjalnego jest ten obraz tworzony na komputerze przy pomocy zmiennych, różnych, krzywych i tak dalej. To jest trudne zagadnienie, ale myślę, że warto też dzieciakom pokazać, jak to powstaje. Zobaczcie, widzicie. Tutaj sprawdza się współrzędne każdego punktu, widzicie, żeby sprawiać bardzo takie naturalne wrażenie ruchu, żeby to nie było widać tak jak taki, wiecie, jakiś Robocop chodzi, tylko po prostu, żeby to wyglądało tak jak normalnie człowiek rusza ręką. Więc ta technika komputerowa jest już teraz bardzo zaawansowana i popatrzcie, jak fajnie, płynnie ten ruch przebiega. Wrzucę Wam link do tego filmu, bo on jest naprawdę fajny i ciekawy do obejrzenia. Nawet jeżeli się nie zna języka angielskiego, ale tak jak mówiłam, można włączyć sobie, pamiętacie, można włączyć tutaj sobie napisy te automatyczne i wtedy, przepraszam, troszeczkę nam to przetłumaczy. O właśnie, i to jest ta komputerowa animacja, zobaczcie jak fajnie. No na pewno programy też do tworzenia takich animacji są bardzo drogie i zaawansowane, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może się pokusić o naukę takiego tworzenia animacji i programowania. No i kolejny typ animacji. Tu mamy jeszcze cały czas tą komputerową animację. O właśnie, motion graphics. Motion graphics to jest taka animacja wykorzystywana bardzo często w reklamach jakichś produktów, w jakichś zwiastunach, w jakichś takich akcjach reklamowych, prawda, w jakichś akcjach publicznych, gdzie coś albo reklamujemy, albo promujemy jakiś zdrowy styl życia, albo właśnie reklamy i tak dalej, internetowe reklamy zwłaszcza, prawda, na stronach. To wszystko jest cykl takich obrazów, które ze sobą sklejone tworzą wrażenie takiego filmu. I to jest oczywiście też robione cyfrowo. No i ostatni rodzaj animacji to jest stop motion, czyli taka animacja poklatkowa. I to jest bardzo fajne, bo to jest też do zrobienia razem z uczniami. I to można wykonać bardzo prosto przy pomocy smartfonu. Za chwilę Wam pokażę jak, ale zobaczcie, widzicie? Mamy, o, popatrzcie, ktoś miał tutaj kulkę plasteliny. Czekajcie, pójdę do pierwszego ujęcia. Popatrzcie, o, kładzie kulkę plasteliny, robi zdjęcie, widzicie? Potem przesuwa tę kulkę i znowu robi zdjęcie, op, i znowu następne, i powtarza całość, to jest właśnie wrażenie takiego no, ruchu, prawda? Więc to jest naprawdę świetny pomysł na wykorzystanie razem z dzieciakami.
Więc jeżeli pociągniecie po prostu kwestię animacji, to myślę, że dzieciaki będą zachwycone. Popatrzcie, jak tutaj robią na przykład ludziki do tego. Najpierw facet tworzy jakąś postać. O, zobaczcie, to też jest stop motion, tak? I później jakby krok po kroku przesuwa tę postać, zobaczcie, i robi serię kolejnych zdjęć. I ta seria kolejnych zdjęć, potem złożona w całość, daje bardzo fajny efekt. Dodam, że tych zdjęć musi być bardzo, bardzo dużo, żeby to naprawdę wyszedł jakiś tam długi, dłuższy film, nie wiem, 2-3-minutowy, to tych zdjęć musi być no, sporo, można powiedzieć nawet zdjęcia idące w setki. O właśnie, Lego, słuchajcie, ludziki Lego są mega fajnym pomysłem na wykorzystanie i tworzenie super historii. Za chwilę Wam pokażę filmik, który robiłam z moim synem. Nagraliśmy animację, zobaczcie, nawet o, wykorzystując, widzicie, zdjęcia człowieka, popatrzcie, no to jest po prostu niesamowite, tak? Patrzcie, jaki fajny pomysł. Ten człowiek leży na ziemi i ktoś z góry po prostu robi mu zdjęcia, a on się rusza, tak? No i potem zmontować taki film, to jest naprawdę świetny pomysł. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zobaczcie, tu jest taki film, który nagrał mój syn. Nie, przepraszam, to nie jest ten. O, to jest ten, który nagrał mój syn, wykorzystując ludziki Lego. I nagrał do tego oczywiście też dźwięk, więc mam nadzieję, że będzie to słychać. Poczekajcie, cofnę, hop. Jeżeli nie słychać, to wrzucam Wam link. O właśnie, tak. I tutaj jest zaraz druga część też, chociaż nie wiem, czy tutaj jest proponowanych. Nie, nie ma tutaj. Dobra, to za chwilę znajdziemy drugą część, a ja Wam pokażę jeszcze coś, co ja zrobiłam z ludzikami Lego. Hop. O właśnie, widzicie? Krótka animacja pokazująca początek wakacji. Tutaj jest Lego animacja, to nie jest akurat nasza, ale tych animacji Lego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w sieci i to są naprawdę świetne pomysły na wykorzystanie tego w pracy z dzieciakami. Pokażę Wam zatem tę jeszcze jedną animację. Te animacje możecie znaleźć na moim kanale YouTube. Nazywam się Joanna Panasewicz, przypomnę. I tutaj możecie wśród filmików, które wrzucam, znaleźć te animacje, tylko właśnie patrzę, gdzie ona jest. O, jest, dobra. Jest Podróż na inną planetę. Czekajcie. Wrzucę Wam tutaj jeszcze tylko link, żebyście mogli zobaczyć. Op. Okej, dobra, to teraz zapraszam na część drugą.
No właśnie, i wszystkie odleciały. Oczywiście tutaj tych zdjęć było trochę mniej zrobionych, żeby, tak jak widzieliście w tamtych pierwszych animacjach, było to bardzo profesjonalnie zrobione, tak że te ludziki przesuwały się krok po kroku dosłownie i to pokazywało właśnie takie fajne wrażenie ruchu. Można to pokazać dzieciakom i taką różnicę właśnie między tym, jak to jest robione tak no, bardziej dokładnie, a jak się zrobi na przykład tak bardzo szybko, to jak to wychodzi. O, na przykład kolejna animacja poklatkowa, Dzień pustej klasy. O, tutaj dzieciaki się pakują, hop, hop, hop. Hop, hop, i wychodzą z sali. O. I zostaje pusta klasa, tak? To była taka animacja na dzień pustej klasy. Albo, o proszę bardzo, jeszcze jedna zajawka wakacyjna. Czy jesteście gotowi na wakacje? Robiliśmy to tak z dzieciakami, że one trzymały aparat. I oczywiście zmienialiśmy się, bo nie mieliśmy statywu, i doczepialiśmy do tablicy litery kolejne, przesuwaliśmy je. No jest z tym trochę roboty, ale naprawdę efekt jest bardzo fajny. No i teraz pokażę Wam, jak można uzyskać taki efekt. Czekajcie. Żeby zrobić taką animację poklatkową, warto wykorzystać aplikację Pic. Pak. Już Wam pokażę, która to jest aplikacja. O, właśnie. PicPak Stop Motion Timelapse. Jest to aplikacja właśnie do tworzenia takich animacji poklatkowych. Ustawiamy, zobaczcie sobie, co ile sekund będzie się robiło zdjęcie automatycznie. Więc jeżeli ustawimy co sekundę, to możemy nie zdążyć przeanimować tych obiektów, ale możemy zawsze włączyć pauzę. No i później robi się seria zdjęć. Około 100 zdjęć trzeba zrobić, żeby jakiś tam efekt uzyskać. I potem złożyć to w całość. Jest jeszcze jedna aplikacja, która się nazywa. Aha, to poczekajcie, wrzucę tutaj link do tej aplikacji, gdyby ktoś potrzebował. Hop. I jest jeszcze jedna aplikacja, która się nazywa Stop Motion. O, właśnie ta. I przy pomocy też tej aplikacji właśnie można zrobić fajne animacje. Popatrzcie. O, widzicie? Na przykład obrazki przesuwać. Hop, pod ziemią tutaj są ryby. Ryby płyną w jedną, w drugą stronę. Przypływa rekin i tak dalej. Oczywiście można dodać muzykę i jeszcze jakieś tło, tak? Tak więc bardzo dużo fajnej zabawy. Polecam. Oj, oj, oj. Ctrl-C, stop motion. Ctrl-V, proszę bardzo, link. Natomiast animacje w Scratchu znalazłam, tutaj przygotowując się do tego webinaru, znalazłam taki fajny projekt, który się nazywa Animation Maker. Animation Maker. Wysyłam Wam link. Op. Przepraszam. Ok. Zobaczcie. To jest projekt, dzięki któremu możemy stworzyć swoją własną animację, tworząc serię jakby. Serię takich ujęć, serię zdjęć i potem to odtworzyć. I teraz myszką możemy przesuwać elementy, to znaczy elementy, nie elementy, tylko możemy przesuwać te punkciki, które mają ludziki na sobie. Z
spacją robimy tak jakby stop klatkę, tak, że w tym momencie mamy o jedno jakby ujęcie zrobione, tak? Za pomocą tych klawiszy możemy sterować, zobaczcie, naszymi ludzikami do góry lub na dół i znowu zrobię hop, zdjęcie. Teraz pójdziemy jeszcze bardziej do góry, hop. Ten pójdzie do góry, ten pójdzie do góry. I teraz patrzcie, jak zrobię play, o widzicie? To teraz fajnie to się zadziało, że te ludziki poszły do góry, no to teraz zaczniemy opuszczać, hop, one znowu pójdą do góry, hop. Hop, znowu spacja, a to pójdzie w dół, spacja, znowu to pójdzie w górę, to pójdzie w górę, a to pójdzie w dół, spacja i znowu ludzik w górę, ludzik w górę, to pójdzie w dół, hop, i znowu ludzik w górę, można jeszcze troszkę, a to w dół i spacja. I teraz popatrzcie, klikam play, hop. A, ten bloczek jest stały, okej, okay, dobra, czyli tak, ludziki podskoczyły do góry, wiadomo, że jak podskoczyły, to do góry. No to teraz będą opadały. I teraz zobaczcie, mogę zrobić coś takiego, że będę teraz animować opadanie, hop. Nie wiem, czy to jest jakby dobry kierunek, bo tu trzeba by było dobrze obserwować, wiecie, ruchy ludzkie, o, żeby móc to, hop, okej. I znowu damy troszkę je w dół, hop. Spacja. Może nogi im się trochę podwiną do góry. Ciach. I ciach. Znowu spacja. Spróbujmy, jak to wygląda. Do góry. Hop. O, widzicie? Fajnie. One podskoczyły. No to dobra, to niech pod... Niech... Hop, hop. O, widzicie? To jest fajna, fajna chyba możliwość dla dzieciaków, żeby poćwiczyć, jak ten człowiek się zachowuje. One mogą robić różnego rodzaju eksperymenty i na przykład podskakiwać, obserwować siebie, o hop, i znowu w dół, obserwować, jak to w ogóle, hop, można głowę przechylić na przykład na bok, hop, i niech już tutaj sobie nogi opuszczają. O, do tego, o, do tego wylądowania ich. Tak, 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 tak. Niech znowu zejdą w dół. Hop. I teraz ręce bardziej w dół. No i ciach. Hop. O. I niech opadają. Hop. No i czekajcie, jeszcze damy je w dół. Ciach. Ciach. Dobra, i niech się wyprostują na koniec. O. Trochę wyżej je damy tutaj. O, tak. Hop. Dobra, i teraz ten niech się wyprostuje. O. Ręce jakoś tak przy sobie. Hop. No dobra, no to patrzcie, mam 25 klatek, klikam play. Do góry, poszły, hop. Tak, i jakoś tak, widzicie? Także tutaj wyszło tylko 25 tych klatek, tak? Więc można by było oczywiście tego jeszcze więcej ponagrywać. Oczywiście ukocham ten projekt i polubię, bo jest naprawdę świetny. Just great. I like it. Bardzo, przepraszam, mi się podoba, więc wysyłam ten komentarz. I
Oczywiście chciałabym go wykorzystać razem z dzieciakami, więc na pewno to zrobię. Tutaj można by było jeszcze, widzicie, te bloczki wykorzystać do jakiejś takiej interakcji, że one, nie wiem, by wchodziły sobie po tych bloczkach, więc tutaj to wykorzystać można naprawdę na różne sposoby. Myślę, że te animacje to jest naprawdę bardzo fajna taka działka do przerabiania z dzieciakami. Więc polecam. Oprócz tej animacji znalazłam jeszcze inną animację. Przepraszam, która w zasadzie jest chyba taką opowieścią. Zobaczcie fragment tej animacji. Tu jest też muzyka. Zobaczcie. Wysyłam wam link. Wiecie co, to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, ale to jest trudne, bo tutaj jest dużo, dużo elementów. Ja wam pokażę, jak w ogóle zobaczyć, co jest w środku takiego projektu. Oczywiście, znajdując projekt, wybieramy opcję zajść do środka. I teraz popatrzcie. Mamy tutaj, popatrzcie, kilka duszków, a właściwie nawet kilkanaście. I te duszki, niektóre mają, popatrzcie, różne kostiumy. I w skrypcie mamy coś takiego. No, idź do skryptu. Kiedy otrzymam AS3, czyli kiedy otrzymam, którą dostał od kogoś innego, zobaczcie, praktycznie to samo, co mieliśmy w naszym, kiedy kliknięto zieloną flagę, to ty, duszku, się ukryj, pokaż się w odpowiednim momencie, tak? No i teraz ten duszek miał lecieć przez tam 0 sekund do X0, do Y0, czyli miał po prostu się pojawić na samym środku i zmienić kostiumy swoje. Widzicie? Tutaj trochę zrobiono upatologicznie, bo zamiast zrobić coś takiego powtórz ileś razy, prawda? To tu zrobiono to, co my robiliśmy na początku. No ale okej, jest efekt. I teraz patrzcie, jak ten duszek skończył, to nadał wiadomość AS4. Teraz ciekawe, do kogo on to... No tutaj jest AS1, one nie są w kolejności. Ale widzicie, to jest na zasadzie wysyłania wiadomości. Robię coś ja, kończę, wysyłam wiadomość do następnego duszka. I następny coś robi, i następny. I bardzo często to jest, widzicie, oparte na tworzeniu kolejnych tych kostiumów, więc to jest naprawdę bardzo prosty mechanizm, tylko kwestia po prostu stworzenia rysunków. Ale wiecie, możecie mieć takich zapalonych rysowników wśród swoich uczniów, więc jak ich troszeczkę tak... wzniecicie w nich te iskierki i taki mały płomyczek, pokażecie, jak fajnie można działać w różnych mediach, bo nie tylko możemy Scratcha wykorzystać, możemy też wykorzystać jakąś aplikację tabletową i tak dalej, to ja myślę, że to byłoby fajnym, naprawdę takim początkiem niezłej przygody dla młodych rysowników.
i takich potem twórców jakichś bajek, prawda? Kto wie, może przyszłych pracowników Pixara. Więc naprawdę szukajcie, poszukujcie takich projektów, pokazujcie uczniom i zacznijcie z nimi bawić od takich, zacznijcie od takich prostych tych projektów. Jak tylko zobaczą, że to nie jest trudne, że skrypty, zobaczcie, są banalnie proste. Zobaczcie, kiedy otrzymam, kurczę, no każdy duszek ma taki skrypt. Kiedy jest zielona flaga, to ja się ukrywam, tak? I dopiero w momencie, kiedy dostaję cynk, czyli SMS-ka, czyli jakąś wiadomość, to mam się pojawić na samym środku, czyli tutaj na środku tej planszy i mam wybrać najpierw pierwszy kostium, a potem kolejny, które mam. Jak skończę, no to i tylko to trzeba zgrać w czasie. No banalnie proste, naprawdę, tylko kwestia po prostu narysowania, tak? No i tutaj już jakby jest, o tutaj ten duszek ma trochę więcej tego, tych skryptów, no ale generalnie zasada jest bardzo prosta. No dobra, to na koniec, kochani, szybciutki projekt, ostatni, jeżeli chodzi o animację, to będzie cykl życia motyla. Wiemy, jakie są cykle życia motyla, prawda? Jak wpiszemy sobie cykl życia motyla w Google, znaczy opuścić oczywiście. Aha, ja jeszcze nie pokazałam, jak znaleźć taką, w ogóle taki projekt z animacją, więc albo wpiszecie w wyszukiwarce skreczowej animację, albo animacja, o widzicie, to dostała propozycji obejrzenia różnych animacji, albo możecie to wpisać w języku angielskim, animations. O, i wtedy na przykład możecie znaleźć różne inne animacje, które się tutaj pojawiają i poprzeglądać sobie coś warto, więc myślę, że coś dla siebie też znajdziecie. Ja tutaj nie chcę sobie psuć tego wyniku wyszukiwania Animation Maker, bo to jest bardzo fajny projekt. Za chwilę sobie zapiszę gdzieś ten link, ale wracając do cyklu życia motyla. Zobaczcie, cykl życia motyla. Mamy cztery fazy, który składa jajeczka. Po złożeniu jajeczek wykluwa się z niego gąsienica. Może tutaj tego tak nie widać. Poczekajcie, cztery tylko elementy są. O, tutaj jest nawet. Dobra. Mamy motyla, który składa sobie jajeczka i z tego jajeczka wykluwa się gąsienica. Tak, mała gąsienica, która sobie je liść, na którym najczęściej się, że tak powiem, wykluwa z tego jajka. Potem zaczyna się przeobrażać w kokon, czyli otula się, okrywa się taką substancją, która powoduje zamknięcie w środku. No i po jakimś czasie z tego kokonu wydobywa się motyl. No i teraz, jak to zrobić? Tak naprawdę będziemy potrzebować czterech kostiumów. No nie, może trochę więcej, ale cztery będą na pewno takie, w których będzie motyl. Następny kostium to będzie, będą jajeczka. Następny kostium to będzie larwa. Potem będzie kokon i znowu będzie motyl. Bardzo proste. No to, moi drodzy, bierzemy sobie oczywiście, to jest nasz projekt, który zrobiliśmy, więc tutaj przechodzimy do nowego projektu. Klikamy stwórz. Teraz już polecimy szybko, bo to już jest proste. Kota wywalamy, bo nam dzisiaj nie będzie potrzebny. Chociaż był potrzebny w pierwszym projekcie, więc nie może się czuć jakoś zapomniany i niedoceniony. Wybierzemy scenę. Wybierzmy sobie jakieś tło, takie, gdzie znowu mamy, nie wiem, jakieś podwórko. Gdzie to możemy sobie, co to możemy wybrać? No dobra. Weźmy sobie te kwiaty. Były. OK. Dobra.
Mamy kwiatki. Piękne kwiatki. No i teraz tak. Będziemy potrzebować dwa duszki. Jeden duszek to będzie liść, na którym ten motyl złoży te jajka. Aha, jeszcze nie nazwaliśmy swojego projektu, więc uwaga, nazywamy go cykl. Dobra. Tak, duszek. Oj, przepraszam, to nie będzie duszek z biblioteki, tylko to będzie liść, który muszę narysować. Znowu coś mi słabo internet chodzi, a już drugi duszek mi się dodał. Poczekajcie, muszę usunąć ten pierwszy. Dobra. Więc muszę narysować liść. Ok. Wezmę sobie pędzel. Chociaż w sumie mogłabym to zrobić wektorowo, fajnie. Popatrzcie. Zrobię sobie. Nie, przepraszam, jeszcze raz. Przekreśluj. O, tu, hop, dobra, zielony. Najpierw sobie zrobię elipsę. A teraz ją przekształcę. I przekształcę ją w listek. Tu jeszcze mogę pociągnąć jeden. O. O, tak, super, dobra, mam piękny liść. Za chwilę go tu oczywiście, o, przesunę na środek. Teraz go sobie wypełnię kolorem. Ciach, pięknie. A teraz sobie narysuję blaszki i nie blaszki, tylko żyłki. A może to zrobię ołówkiem. Ok. O. O, dobra, pięknie. Ciach, ciach, ciach. Hop, hop i hop. Dobra. Mam liść. Piękny liść i teraz go sobie, zobaczcie, zmniejszę trochę, bo on mi niepotrzebny jest taki duży. Dobra, mam pierwszy. No to teraz, uwaga, rysuję sobie nowego duszka, rysuję motyla. No i tutaj będzie fajna zabawa. Tutaj możemy zostać w tym trybie bitmapowym. Popatrzcie, w pierwszej kolejności narysuję sobie połówkę motyla. Mój motyl będzie czerwony. I teraz tak, widzicie, tutaj taka kropka jest na środku, więc od tej kropki, od tego środka mam wyznaczoną połowę mojego motyla. I teraz, żeby go wypełnić kolorem, pamiętacie, muszę zamknąć tutaj to, bo jeżeli tego nie zrobię, widzicie, ciach, to mi się farba wylała. Ok, więc muszę tutaj szybciutko to teraz zamknąć. O, pach, dobra. I teraz to mogę wypełnić kolorem. Pięknie. Teraz mogę sobie wykorzystać jakieś kółeczka wypełnione i zrobić ozdoby na tym moim motylu. Pokażę Wam jeszcze sposób, który dzieciakom też się podoba. Jak wybierzemy sobie kółeczko, najpierw niewypełnione, na przykład zielone, zobaczcie. Op. I potem będę chciała go wypełnić kolorem, to jak wybiorę wiadro z farbą, to patrzcie, tutaj pojawiają się gradienty. Dzieciaki uwielbiają te gradienty i teraz musimy tylko tutaj zaznaczyć dwa kolory tych gradientów, czyli tak, tu będzie na przykład pomarańczowy, a ten drugi kolor będzie na przykład niebieski. I teraz patrzcie, taki gradient wychodzi i jak tutaj kliknę, to może tutaj nie w tym kółeczku tak nie widać dobrze, o, tu będzie widać, widzicie? I dzieciaki wtedy robią takie wow, tak? Ja nie jestem specjalistką w łączeniu tych kolorów, o, można nawet tego motyla w sumie tak zrobić, zobaczcie, jaki ładny wyszedł. Okej. I jeszcze sobie tutaj zrobię kilka takich kółeczek, żeby... Dobra, i teraz patrzcie. Wiadomo, że motyl jest symetryczny, czyli po jednej i po drugiej stronie jest taki sam. Więc teraz co zrobić? Teraz zaznaczymy sobie, przepraszam, zaznaczymy i duplikujemy to, co zaznaczymy, bo gdybyśmy tylko zaznaczyli, no to no oczywiście moglibyśmy to skopiować, ale tutaj mamy taką fajną funkcję,
zaznacz i duplikuj. I teraz popatrzcie. Zaznaczam fragment tego motylka. Tutaj najbliżej, jak się tylko da. Hop. I teraz zobaczcie, co się zadziało. Jak rozsunę te dwie warstwy, to mamy dwie takie same połówki. I teraz, żeby... Mogę to oczywiście w ten sposób odwrócić, ale to nie o to chodzi, bo tak nie będę odwracała mojego motyla, tej połówki, tylko popatrzcie, tutaj mamy taką funkcję przerzuć lewo-prawo. Hop, przerzucam lewo-prawo. I zobaczcie, teraz mogę dopasować to tutaj tak, żeby pasowało. Hop, żeby było równiutko. Dobra. Teraz muszę po prostu mu dorysować tutaj jakiś tułów. No to w tym celu wybiorę sobie na pewno koło i zrobię jakąś elipsę. I narysuję. O, hop, przez środek takie ładne body, czyli ciało. No i narysuję mu jeszcze czułki zielone na przykład. Ciach. No dobra, te czułki może nie są symetryczne, ale okej, już czułek się nie będziemy czepiać. No i popatrzcie, teraz mam pięknego motyla, który znowu, słuchajcie, może tutaj wlecieć na samym początku, ale już to zostawmy, bo my już wiemy też, jak wprawić w ruch tego motyla, więc nie będziemy tego powtarzać. Możemy mu tylko powiedzieć na samym początku, żeby kiedy klikniemy zieloną flagę, to zmień kostium na kostium pierwszy, czyli w zasadzie, poczekajcie, wyrzucimy to, w zasadzie tutaj nazwiemy ten kostium sobie o motyl pierwszy, tak? Więc w kryptach zrobimy zmień kostium na motyl pierwszy i powiemy mu idź tutaj równiutko o na ten liść, tu idź, tu. Tutaj się coś jeszcze rysowało, wiecie co, poczekajcie. A, tu widzę, dobra, gumką, ciach, wygumkujemy, o, już nie ma tego, dobra. W skryptach zrobimy idź do, o, hop, idź do, tak. Przestawię motyla i sprawdzę, dobra, jest, motyl jest tutaj, ok. No i teraz motyl, kiedy, co motyl musi zrobić? Motyl musi złożyć jajeczka, ale zanim on złoży te jajeczka, to niech on powie nam tak, powiedz na przykład cześć, jestem motyl Henio, tak, jestem motyl Henio. Jak się przywita, to niech powie tak, za chwilę złożę tu jajeczka, tak? No to sprawdźmy, czy to działa. Cześć, jestem motyl Henio, za chwilę złożę tu jajeczka. No i teraz, co teraz? Moglibyśmy teraz zrobić tak, że narysowalibyśmy nowego duszka i Henio by zniknął, pojawiłby się drugi duszek, ale nie ma takiej potrzeby, bo możemy tutaj właśnie działać nadal fiumami. Więc teraz uwaga, robimy nowy kostium, ale nie duplikujemy Henia, tylko po prostu dodajemy nowy kostium i tym kostiumem będą właśnie jajeczka, czyli tutaj nazywamy jajeczka, bierzemy sobie kółeczko, bierzemy żółty kolor i ciach, rysujemy jajeczka. Ok. Hop. Jedne są większe, drugie są mniejsze. Jajeczek może być dużo. O. No dobra. Tak. No i mamy. O, to ostatnie jakieś spłaszczone nam wyszło. Dobra, wezmę gumkę i wygumuję. Hop. Zrobimy ładne, żeby nie było, że jakieś wybrakowane
jajka złożył ten motyl. No dobra, mamy jajeczka. No i teraz tak, wróćmy do naszego skryptu. Popatrzcie. Kiedy klikniemy zieloną flagę, cześć, jestem motyl Henio, za chwilę złożę tu jajeczka, no i teraz mają się pojawić jajeczka. To co teraz musimy zrobić? Oczywiście, że tak. Musimy teraz zmienić kostium na jajeczka. Tak? Możemy jeszcze zrobić też tak, że po tym jak on tu powie, za chwilę złożę tu jajeczka, to niech nie będzie to od razu, tylko możemy tutaj to trochę zwolnić i powiedzieć, poczekaj tutaj Heniu, składaj sobie jajeczka, za chwilę one się pojawią. No i po sekundzie ten kostium się zmienia na jajeczka. Sprawdzamy. Cześć, jestem motyl Henio. Za chwilę złożę tu jajeczka. Ciach, są jajeczka. Dobra, co jajeczka mogłyby powiedzieć? No jajeczka mogłyby powiedzieć, może nie powiedzieć, bo one są tam, te gąsienice, one są tam w środku, więc może zamiast powiedzieć, to może niech będzie taki dymek, wiecie, że one pomyślą, tak? No co one mogą pomyśleć, te jajeczka, że na przykład, no nie wiem, już niebawem wyklujemy się, no ale kto? Niech ten uczeń wie, że tutaj z tych jajeczek wyklują się za chwilę gąsienice. No więc możemy napisać, że za chwilę wyklują się gąsienice. Okej, za chwilę wyklują się gąsienice. No dobrze. Skoro za chwilę wyklują się gąsienice, no to niech tu potrwa to też jakieś pół sekundy może, 0,5. No i co? I znowu musi się pojawić następny kostium. Przepraszam. I w tym kostiumie, no ten kostium musimy po prostu dorysować, tak? Mamy motyla, mamy jajeczka, no to teraz nowy kostium dorysowujemy. I teraz, musi się wróć jakaś gąsienica. W sumie nawet może kilka się ich wykluć, a potem możemy zrobić tak, że ta jedna albo... No, ta jedna zostanie, może tak zrobimy. Dobra, to rysujemy sobie najpierw gąsienicę. No i teraz tutaj właśnie mały sprawdzian. A to jak umiemy rysować gąsienicę. Ok. No to ciach, rysujemy. Hop. O, jest, dobra, boska. No to następna, ciach. Niech się wyklują te dwie, trzy. A nawet cztery. No dobra, mamy gąsienicę. I teraz wiecie co? Ja to bym jeszcze tym gąsienicom to dorysowała jakieś oczy, ale patrzcie, to jest wszystko takie malutkie. Kurczę, strasznie ciężko na tym rysować, więc uwaga, możemy to powiększyć. Widzicie? Za duża jest ta kropa. Muszę zmniejszyć tą linię. A teraz jest za malutka i nie będzie widać tego oka. O, dobra. Hop, mamy oko, mamy oko, mamy oko. Idę sobie trochę niżej do tej, o, i ta też dostanie oko. Możemy nawet jej buzię zrobić, o, ciach. Ta nawet może być uśmiechnięta. O, widzicie, jak się powiększy ten obraz, to widać wtedy piksele. To nie, z daleka widzieliśmy ten punkcik jako kółeczko, a jak się mocno powiększy, to wtedy widać, że kółeczko nie jest kółeczkiem, tylko jest zbiorem takich kwadracików, które w powiększeniu tworzą wrażenie okrągłości, a to są właśnie piksele. O tym, jak działają piksele, to też jest osobna jakby taka fajna lekcja, żeby pokazać dzieciakom, skąd się w ogóle biorą obrazy w komputerach. No dobra, więc teraz tak, mamy gąsienicę, a jeszcze można by było im narysować nogi. Dwie z przodu, dwie z tyłu. Mogłam oczywiście narysować tak, że później zduplikować je, ale wtedy wszystkie byłyby takie same. A my przecież nie chcemy wszystkich takich samych gąsienic. Okej.
i tu, dobra. I tu. Ciach. I ciach, dobra. No to co, mamy gąsienicę. Można by było je jeszcze wprawić w ruch, ale już nie będziemy teraz tego robić. Mamy po prostu gąsienicę, dobra. No więc wróćmy do skryptu. Aha, jeszcze nazwijmy sobie ten kostium. Gąsienice. OK. No i teraz tak, popatrzcie, przeanalizujmy od początku nasz skrypt. Kiedy klikniemy zieloną flagę, to pojawia się motyl pierwszy w miejscu, w którym chcemy. Dobra, i on mówi tak, cześć, jestem motyl Henio, za chwilę złożę tu jajeczka. Chwilkę czeka, składa jajeczka, znika i pojawiają się jajeczka. Dobra, jajeczka myślą sobie, za chwilę wyklują się gąsienice. Czekają jeszcze pół sekundy, no i mają się pojawić gąsienice, czyli musimy właśnie zmienić, zmienić kostium na gąsienicę, tak? Dobra. Zmieniło się na gąsienicę. No i teraz co taka gąsienica może sobie pomyśleć? No może się przedstawić, tak? Na przykład gąsienice mogą powiedzieć, jesteśmy gąsienicami. Oj, nie piszę. Jesteśmy gąsienicami. Można jeszcze dodawać różowymi gąsienicami. Zobaczcie, tutaj podczas pracy w ogóle z projektem też bardzo często korzystamy z funkcji pisania, więc to jest też dosyć fajna okazja do tego, żeby dzieciaki poćwiczyły poprawność i ortograficzną i pamiętały o wielkiej literze, kropce. Często dzieciaki pisząc na telefonach komórkowych, piszą bez polskich znaków wiadomości, a tutaj no, w jakiś sposób staram się je do tego zobligować. Więc myślę, że to jest też taka fajna, fajna strona tej pracy ze Scratchem, gdzie ćwiczymy tak naprawdę różne, różne kompetencje. No dobra. Gąsienice mówią, jesteśmy różowymi gąsienicami, sprawdźmy. OK, najpierw z Henio. OK, jesteśmy różowymi gąsienicami. Tutaj za szybko nam to poszło, ja dałabym jedną sekundę. No gąsienice jak to gąsienice, wiadomo, że są głodne, prawda? Więc niech one powiedzą, jesteśmy strasznie głodne, tak? No więc one tutaj powinny zacząć jeść ten liść, ale teraz zrobimy tak, że już te pozostałe znikną, tylko zostawimy jedną gąsienicę, więc sobie rysujemy, popatrzcie, narysujemy sobie teraz gąsienicę. Rysujemy sobie gąsienicę, to był ten różowy kolor. O. I teraz narysujemy sobie ją gdzieś tutaj. O. W zasadzie to ja bym ją nawet przeniosła sobie. Jeszcze bym ją przeniosła. Przepraszam. Za mój kaszel. O, właśnie tutaj. I teraz tutaj zrobiłabym coś takiego, że dodałabym nowy kostium listkowi, żeby ten listek mógł zostać zjedzony. Czyli teraz patrzcie, w momencie, kiedy pojawi się ta gąsienica, to będziemy musieli zmienić listka,
z pierwszego kostiumu na drugi i w drugim zrobimy tak, że mu tu wygryziemy coś. I teraz może tu przekształcimy sobie na bitmapę. O, weźmiemy gumkę i patrzcie, i wygryziemy większą gumkę. O, patrzcie, i tu w tym miejscu, gdzie to jest, a tutaj przy tym liściu, zobaczcie. O, zrobimy takie wygryzione. Widzicie? Hop. Niech tu wygląda tak, że ta gąsienica je ten liść, prawda? Dobra, wrócę do gąsienicy, powiększę ją i dorysuję jej oczywiście oko. Dorysuję jej oko. Na to mniejszy. Jeszcze chyba mniejszy cipka. Dobra, tu jest oko tej gąsienicy. I jeszcze trochę mniejszy, żeby tu zrobić taki, o, buźkę. Dobra. I nóżki. Hop. Hop. I hop. Dobra. No dobra. Mamy gąsienicę, która sobie je. No i teraz musimy to jakoś w skrypcie umieścić. No więc tak, idziemy do skryptów. Pamiętacie? Skończyliśmy na tym, że zmienił się nam kostium na gąsienicę. Aha, jeszcze nazwijmy sobie ten kostium tutaj. To jest gąsienica. Gąsienica. Hop. Dobra. No i teraz idziemy do skryptów. I teraz tak. Kostium był ustawiony na gąsienicę. Gąsienice mówiły tak. Jesteśmy różowymi gąsienicami. I potem mówiły tak, jesteśmy strasznie głodne. Okej. Okay. Jesteśmy strasznie głodne. I w tym momencie musi przyjść nowy kostium, czyli zmień kostium na gąsienica. Tak. No i teraz, pamiętacie, musi się pojawić ten liść wygryziony. Czyli musimy zrobić... wyślij wiadomość, tak? Czyli musimy tutaj sobie dać, w momencie, kiedy ta gąsienica się pojawia, to nadaje komunikat wygryziony liść. Tak? Wygryziony liść. Ok. No to idźmy teraz do liścia, żeby on wiedział, że kiedy otrzyma wygryziony liść, to zmienić musi kostium na kostium numer 2, prawda? Bo tu widzimy, że kostium numer 2 jest wygryziony. Tak, pomniejsze. Wygryziony, a kostium numer 1 był taki normalny, więc musimy ustawić, kiedy ten normalny ma się pojawić. No oczywiście wtedy, kiedy klikniemy zieloną flagę. Czyli klikam zieloną flagę. Op. I kiedy zieloną flagę klikniemy, to on ma być kostiumem pierwszym, czyli normalnym liściem. Ale jak dostanie informację SMS-a od tej gąsienicy, to wtedy ma zmienić się na ten wygryziony, no bo wtedy wiadomo, gąsienica je. Ok. Dobra, wróćmy teraz do naszej gąsienicy. No i teraz tak, gąsienica się pojawia, wysłała wiadomość do liścia, liść się pojawił, no i niech ta gąsienica jeszcze coś powie. Powie, no skoro już pół liścia prawie, no to może niech powie, ale się najadłam, ale się najadłam. Może pójdę spać. Może pójdę spać. Przepraszam. No i teraz popatrzcie, jak ona powie, może pójdę spać, no to co? Powinien się zacząć tworzyć kokon, prawda? Więc teraz musimy sobie narysować nowy kostium. Tak więc znowu bierzemy pędzelek. No i teraz rysujemy coś na wzór kokonu. Kokony są różnego koloru. Widziałam ostatnio w ogrodzie zoologicznym
takie mocno zielone, bardzo takie błyszczące. Były też takie szarawo zielone, więc tutaj no, to już kwestia wyboru. Na pewno one są, o, wyglądają trochę w ten sposób. O, tylko teraz, a właśnie, teraz popatrzcie, teraz, a nie, wypełnię, dobra, a ja nie chcę gradientem. Ja chcę wypełnić je, o, hop, hop. Dobra, i teraz jeszcze tutaj takie ciemniejsze paski, może narysuję jakieś takie, żeby było widać, hop. To prawda, ten kokon, wiecie, on powinien wisieć, taki być zawieszony, ale dobra, już my nie będziemy tutaj kombinować. W każdym razie najważniejsze, żeby dzieciaki wiedziały, że ten kokon musi się pojawić, no bo zanim przepoczwarzy się ta gąsienica w motyla, to musi właśnie w nim trochę poleżeć. No dobra, i tutaj mamy co? Kokon. Tak, nazywamy go kokon. Ok, idziemy do pytów. Czyli tak, gąsienica mówi, może pójdę spać. No i skoro ona tak powiedziała, no to poszła spać i w tym momencie zmienimy kostium na kokon. I co ten kokon powie? Może nie powie, bo znowu on jest tam w środku. Niech on pomyśli, albo właściwie niech pokaże tylko po prostu, że śpi. To taki fajny sposób na pokazanie tego spania i niech to na przykład będzie przez 3 sekundy, a nie przez 2. Ok. On sobie śpi, śpi, śpi. I teraz można by było zrobić coś takiego, że ten liść powie na przykład jakiś czas potem. Albo można by było tutaj w ogóle zrobić taki napis, który będzie się pojawiał, kiedy tutaj nadamy wiadomość, to tu się pojawi taki napis, nie wiem, 2 tygodnie później, tak? To można by było zrobić tak, że tu musiałabym dać nowego duszka. Dobra, zróbmy to szybko jeszcze. Na przykład czarny zróbmy. Hop. Okej. Wypełnimy go białym kolorem, ciach, i napiszmy tutaj, wybierając czcionkę, chyba Donegal ma 2 tygodnie. A, dobra, nie piszę, bo jest biały kolor. To będzie zielony. Albo nie piszę. 2 tygodnie później. 2 tygodnie później. Jeszcze może. 2 tygodnie później. Ok. I teraz patrzcie. To mamy tutaj. Musimy pomniejszyć. Oczywiście, nie za dużo. Ok. I teraz to ma się pojawić tu. Ale ten napis nie może się pojawić od razu. Więc on ma się ukryć, kiedy zieloną flagę klikniemy. Ale będzie się musiał pojawić wtedy, kiedy dostanie cynk od kokona. Czyli kokon musi mu tutaj wydać, nadać wiadomość, napis. Napis. Ok. I teraz, kiedy otrzymam hasło napis, pokaż się, czekaj 2 sekundy. Znowu zniknij, prawda? No bo po co nam ten napis potem? Znowu zniknij. Ok. Dobra. Kiedy otrzymam napis, pokaż. 2 sekundy i zniknij. I wtedy, oj, wracamy do kokonu. I wtedy właśnie z tego kokonu powinien pojawić się nam nowy motyl, czyli go szybko teraz już rysujemy. Tym razem będzie to różowy, bo gąsienica też była różowa, więc ja szybko tu narysuję taki piękny różowy motyl, takiego pięknego motyla różowego. Wypełnię go kolorem, ciach.
zrobimy na nim zielone. Dobra, wypełnione niech będą. Tak. Od tego liścia zielonego, które zjadły, wiecie, nie? Dobra, teraz duplikuj znowu, tak? Zaznacz i duplikuj, żeby była równo połóweczka. Ciach, mamy. No i teraz przerzucam ją lewo, prawo, dokładam. I jeszcze tylko trzeba dorysować brzuszek, po mamusi będzie żółty. Hop. I dorysowujemy czółki. Hop. Trochę zwiększę grubość pędzla. O. Ciach. I ciach. Dobra. No i pojawia nam się piękny motyl, ale on jest motylem 2. No i teraz idziemy do skryptów. No i jak już ten napis, aha, mamy kokon, który mówi śpię sobie, śpię. Później pojawia się 2 tygodnie później, no i 2 tygodnie później oczywiście zmienia się kostium na motyl 2, tak? Przepraszam, i co? I teraz motyl się z nami wita. Witaj w świecie. Czyli hello world, jestem motyl Emil, tak? No i, ach, tamten Henio to musiał, to pomyliłam się, bo to w sumie powinna być, przepraszam, samiczka, więc imię trzeba by było mu zmienić. No dobra, niech już tak zostanie, w każdym razie mamy nowego motyla i wiecie co, na koniec możemy jeszcze zrobić coś takiego, że ten motyl zmieni sobie efekt kolor, ale on to powtórzy sobie na przykład 10 razy, że zmieni, nam się będzie ładnie mienił i na tym zakończymy. No dobra, próbujemy nasz projekt. Ciekawe, czy nam wszystko wyjdzie. Taram! Cześć, jestem motyl Henio. Za chwilę złożę jajeczka. Gąsienicę. Jesteśmy różowymi gąsienicami, jesteśmy strasznie głodne, ale się najadłam. Może pójdę spać. Okej. Ach, okej, dobra. Widzieliście, co się stało? Tak, pojawił się napis tutaj, nadaj napis i od razu zmienił się na kolor. Tutaj trzeba dać mu poczekaj, prawda? No, bo ten napis ile się pojawia? 2 sekundy, ok. To tutaj on musi poczekać 3 sekundy i dopiero musi się pojawić, a to powtórz efekt też musimy oddzielić od siebie czasem, ponieważ będzie za szybko się zmieniał. Dobra, to próbujemy jeszcze raz, ostatnia próba, bo zaraz kończy nam się czas. Ok, 2 tygodnie później, świetnie. I ciach, witaj świecie, jestem motyl Emil. No i nam się pięknie tutaj zmienia efekt kolor o 25, tak? I zobaczcie, taki prosty projekt na zasadzie zmiany kostiumu, wysyłania wiadomości, piękna animacja, więc myślę, że tutaj kolejny pomysł na to, że można to wykorzystać w zasadzie też interdyscyplinarnie, jak widzicie, 2 lekcje przyrody piękne możemy przeprowadzić i wykorzystać sobie te pomysły do wplecenia programowania w zajęcia właśnie na przykład w edukacji wczesnoszkolnej z zakresu przyrody, czy też jakichś innych przedmiotów, ale o tym będzie już na kolejnych webinarach, ponieważ mam dla Was już smutną wiadomość, zrobiło się już strasznie ciemno, spotkaliśmy się
Spotkaliśmy się tutaj przedtem. Jeszcze było jasno, jeszcze słońce świeciło, zapadła już teraz noc. Poczekajcie, ja teraz tutaj wrócę już do normalnego widoku. O, jestem, mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Słuchajcie, zrobiliśmy dzisiaj bardzo dużo projektów. Zrobiliśmy, przypomnijmy sobie, zrobiliśmy projekt animację z piłką, prawda, gdzie Jasiek i Stasiek kopali do siebie piłkę. Potem zrobiliśmy projekt, gdzie rósł nam kwiatek i pamiętajcie jeszcze o tych kartach z Code.org, które Wam zaproponowałam. Tam można wykorzystać to do tworzenia algorytmów i pokazania, czym są algorytmy też w życiu codziennym. Potem pokazywałam Wam animację poklatkową, które można wykorzystać też nie tylko w pracy ze Scratchem, ale też z różnymi innymi urządzeniami. No i na koniec zrobiliśmy bardzo fajną animację pokazującą cykl rozwoju motyla. Mam nadzieję, że tej wiedzy dzisiaj Wam dużo przybyło i nauczyliście się nowych umiejętności, poznaliście nowe bloki, a jeżeli nie, to znaleźliście sposób na wykorzystanie tych, które znacie i kilka inspiracji Wam dostarczyłam. Słuchajcie, zapraszamy Was na kolejne webinary. Miejmy nadzieję, że będziecie z nami i będziecie odkrywać z nami kolejne arkana wiedzy i umiejętności programowania nie tylko w Scratchu, bo również programowania robotów, czy też zabawy z Makey, ale też i różnych narzędzi tikowych. To co, ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wyniesiecie coś. Dzięki, że wyniesiecie coś z tego webinaru i przeniesiecie go na swoje lekcje. A jak tylko coś Wam się uda fajnego zrobić, to dajcie nam znać i pokażcie, co Wam się udało. Bardzo się cieszę, że było ciekawie i że Wam się podobało. Ja również Wam dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. To co, żegnamy się cieplutko. Do widzenia, dobranoc. Do zobaczenia, mam nadzieję. A teraz zmykajcie. Dobranoc, pa, pa.